To na początek, oczywiście, najbardziej standardowe pytania, jakie mogą się pojawić w wywiadach. Skąd ksywka? Jak w niektórych przypadkach jeszcze dało się domyślić, tak, ksłówka nie mam pojęcia. Opowiadaj, w, w zasadzie to taka loteria była totalnie, bo ja wcześniej miałam nazwę yy, Nogitsune na YouTubie i stwierdziłam, że jest za długa. Jak ją zmieniałam, to nie, nie było w tym jakiegoś większego sensu. Po prostu mnie się bardzo podobają nazwy na X i stwierdziłam, że chcę jakąś nazwę na X, i, i jakoś do tego doszło. Nie, nie, naprawdę nie ma tutaj żadnej głębszej historii. Okej, okay. czyli po prostu powinien się działać jak zwykle się wymiesza niki, x i co dalej. Tak, <grytanie <grytanie> tak. <grytanie> tak. I żeby to ładnie wizualnie wyglądało. Nie zwracałam za bardzo uwagi na to, czy będzie się to dobrze wymawiać. Yy, zwracałam uwagę na to, żeby to ładnie wizualnie wyglądało. <grytanie> rozumiem, rozumiem. No to typowe wymieszanie niku, ja też miałem zawsze problem. <grytanie> Okej, okay, a, a dlaczego zaczęłaś na YouTube? A czyli my tam ja mniej więcej odpowiedzi niektóre znam, bo my sobie gadaliśmy, ale tak dla szerszej publiczności, to, to dlaczego zaczęłaś na YouTubie, opowiedz swoją historię. Okej, tak dla szerszej publiczności. Ja na YouTubie zaczęłam w ogóle jakoś w 2012 bodajże. I właśnie patrzę na kalendarz, i jest już 2022, więc to już trochę temu. Tak czy inaczej, ja na YouTubie zaczęłam przez to, że oglądałam dużo y, unboxingów mangowych, właśnie w 2012, i stwierdziłam, że hej, ja też sobie czytam trochę mang, i może ja też zacznę robić takie rzeczy. No i po prostu w 2012 mm, zaczęłam sobie robić unboxingi, aczkolwiek wtedy było to na zasadzie y, nagrywania siebie, ale kadr był jakby do szyi, że nie było tam widać mojej twarzy, no nie. Więc na takiej zasadzie, plus ym, razem z przyjaciółką ówczesną yy, grałyśmy sobie w różne gierki. Chrypa, przepraszam. I z tych różnych gierek stwierdziłyśmy, że fajnie będzie robić teledyski we wspaniałym programie, jakim, jest, jakim był, przepraszam, Windows Movie Maker. Także przez to zaczęłam z YouTube'em, przez robienie teledysków z Movie Makera, z gierek, i przez to, że chciałam robić unboxingi mang. O, widzę, że nie ja zaczynałem, tylko od Windows mówi okay, mi też kiedyś miałem i, i coś tam sklejałem, te piękne przejścia. Wspaniałe, Ta ja jestem fanką jakoś... nadal i ja, ja do tej pory, wiesz, ubolewam, że już nie ma, nie? Ja się zastanawiałem, czy jakby dopadł się do tego jakiś kozak, czy dałoby się tam coś zrobić takiego fajnego. Ja, ja jestem ciekawa, czy jakbym teraz siadał do Movie Makera, to czy bym dała radę na przykład film na YouTube zmontować w nim na podobnym poziomie, co w Pegasie. No to znaczy, z przejściami mógłby być pewnie problem, no to ale to zależy jakie tam cięcia robisz, to wiadomo, no. nie? No. Nie, no. ja zapamiętam przejścia były biedne. Chociaż jakby je tak przyspieszyć, pamiętam, że były bardzo podobne do tych, co są teraz. W sensie na przykład, wiesz, że przesuwasz ekran w lewo czy w prawo razem z drugim obrazem. Coś takiego było, tylko jakby to przyspieszyć, to może, może. Mm, Okej. Okay. Jak już kiedyś wrócisz na kanał, to, to, to masz jakiś <laughs> lub miałaś kiedykolwiek jakiś cel YouTube'owy? Nie, totalnie nigdy nie miałam żadnego celu YouTube'owego. Ja... Ja po prostu lubię sobie robić filmy, zresztą no, ja studiuję w szkole filmowej, nie? I ja po prostu lubię sobie robić filmy, jak mam zajawkę na zrobienie jakiegoś filmu, to, to go robię i nie ma w tym żadnego większego celu. Um, nigdy chyba nie było, w sensie ja zawsze jak robiłam jakieś filmy, to to było tak, mam ochotę tego zrobić i nie miałam w głowie żadnej myśli, że w jaki sposób może się to za mną dalej pociągnąć. Czyli ty głównie dla ciebie jest zabawą, tak? I chęcią pokazania swojego zdania. No, totalnie tak. N nie, nie rozpatrujesz tego na zasadzie, a kiedyś może będę sławna, będę zarabiać dużo pieniędzy <laughs> i tak dalej. No nie, niespecjalnie. Nie w sensie ja się nie widzę w y, jakiejś takiej karierze YouTube'owej w ogóle. Um, no bo ja mam jakieś tam swoje plany na przyszłość no nie, i to totalnie nie jest YouTube ja YouTube robię rozrywkowo jak mam na to ochotę a tak to ja mam swoje całkowicie inne plany na życie no dobra, moje kolejne pytanie brzmi jaki jest twój cel życiowy, więc zapraszam <śm> to możesz rozwinąć <śm> ten temat no cóż, więc um, połowicznie już um, udało mi się część planów pospełniać tak naprawdę Mianowicie, ja życiowo chciałabym, tak jak już to robię, prowadzić hodowlę psów, bo prowadzę od. od no już będzie ponad półtora roku hodowlę psów rasy Samoyed i chciałabym to kontynuować, plus obecnie pracuję w <laughs> branży zoologicznej, czego akurat nie chciałabym kontynuować na całe życie. Jest to dla mnie na razie fajna forma yy, zarabiania, aczkolwiek. Chcę sobie skończyć studia. Studiuję na szkole filmowej, studiuję, mm, na kierunku film i multimedia ze specjalizacją montaż filmowy. I chciałabym w przyszłościowo pracować gdzieś, nie wiem, czy na własną rękę, czy w jakimś domu produkcyjnym, tak czy inaczej, jako montażysta. I oprócz i, i tego, właśnie dalej prowadzić hodowle psów. Także takie są moje cele życiowe. Okej, okay. w sumie to trochę przypadkiem, znaczy przypadkiem, może celowo też na YouTubie robisz sobie jakieś takie portfolio już montażowe, nie? Po części, aczkolwiek wiesz co, na przykład u mnie na uczelni, jak komuś powiesz, że na przykład robisz sobie jakieś teledyski, albo jak że robisz jakieś filmy z Let's Play, to ci powiedzą, że to nie jest montaż, że to w ogóle tylko sobie utrudniasz, że zostaniesz montażystą i już sobie ułatwiasz, nie? Także to zależy bardzo, co konkretnie konkretnego bym chciała robić. Ja z jednej strony mam takie aspiracje, że kurde, ale bym chciała kiedyś pracować przy jakimś filmie fabularnym, który by leciał w kinach, ale no to są jakieś tam odległe bardzo marzenia i przede wszystkim chciałabym Chciałabym właśnie pracować przy teledyskach muzycznych, bo takie rzeczy mi najwięcej przyjemności sprawiają. Więc yy, czy montowanie filmów z anime mnie do tego zbliża? Nie wiem, być może. Kiedyś się może przekonamy. Ale co ciekawe, powiedziałeś, że, że let's play i, i teledyski. Jak jeszcze let's play zrozumiem, bo tam, no okej, okay, no można robić jakieś przejścia, yy, przybliżenie i tak dalej, to może być... Yy... Dynamiczne, to, to, to też można się pobawić montażem, ale chyba nie aż tak, tak tyle Myślałem, że jeżeli ktoś robi naprawdę dobry telewizor, to, to już jest nazwany montażem, przynajmniej tak w twojej szkole, że tak powiem, nie? Yy, wiesz co, bo. Jeżeli chodzi o montaż fabularny, a montaż teledysków, to robi się go zupełnie inaczej. Mianowicie, jak montujesz teledysk, to montujesz go pod muzykę, a jak montujesz coś fabularnie, to najpierw to montujesz, a potem podkładasz muzykę, żeby ona pasowała. I w momencie, kiedy jesteś przyzwyczajony do tego, żeby montować pod muzykę, to niekoniecznie dobrze Ci potem wychodzi montaż tak na sucho, a potem podłożenie muzyki i dlatego ym, część wykładowców u mnie właśnie ma takie zdanie na ten temat. No to wiadomo, jakaś specjalizacja, nie każdy będzie dobry we wszystkim. No tak, Nic ale... Nie będzie dobry yy, we wszystkim, nie? Jasne, ale no jakby wiesz, w szkole filmowej oni się skupiają na nauczeniu nas tego, jak montować filmy fabularne przede wszystkim, dlatego, dlatego takie zdanie mają, nie? Rozumiem, rozumiem. Choć teraz y, mam taki jeden wyjątek, że Drive miał coś takiego, że on był bardzo pod muzykę zmontowany, nie? Jeżeli chodzi o film, znaczy one. na pewno jest masa takich filmów. Ja myślę, no bo jednak ja uważam, że jednak jak montujesz pod dźwięk, pod muzykę, no to jest to bardziej dynamiczne, nie? I jak masz filmy, które mają być dynamiczne, no to mnie się bardziej to podoba. No jakby ja się tu nie będę kłócić, bo ja dopiero jestem Mie, marnym studentem, a, a tam są ludzie, którzy się naprawdę na tym znają. Być może kiedyś zmienię zdanie, być może kiedyś bardziej dostrzegę to, o czym, o czym mówią. Tak czy inaczej, ja jestem przede wszystkim fanką montażu pod, pod muzykę, no nie? Dlatego właśnie naj, największą satysfakcję mi sprawia montaż teledysków. No, później o tym porozmawiałem, bo widziałem Twój jeden kawałek, jak mi pokazywałaś. Eee, czy, czy uważasz, że twoje życie ma sens, coś wnosi do świata, czy uważasz się takiego zastraszającego człowieka, który nic w takim wielkim świecie nie znaczy? Uważam, że coś tam do tego życia wnoszę. Mm, przede wszystkim, od kiedy prowadzę hodowlę, bo od kiedy prowadzę hodowlę, to mm, wydaje mi się, że. Sporo osób na mnie polega, w sensie zależy kto ile uważa za sporo, ale od kiedy prowadzę hodowlę, to bardzo dużo osób zwraca się do mnie z pytaniami o pomoc, i to nie tylko osoby, które z mojej hodowli wzięły ode mnie szczeniaka i potrzebują pomocy odnośnie tego szczeniaka, tylko. Szersze grono moich znajomych, którzy wiedzą, że, że mam wiedzę na temat zwierząt, no to bardzo często ym, zwracają się do mnie o pomoc, jeżeli mają jakieś problemy ze swoimi zwierzętami i mnie się robi bardzo ciepło na serce, jak ja mogę komuś pomóc, doradzić odroś, odnośnie y, pieska, problemów pieskowych i tak dalej. Także tutaj uważam, że coś tam wnoszę. No i ym, no nie wiem, nie, nie uważam, że. Y, znaczy z jednej strony. Nie uważam, że jestem osobą, która jakoś bardzo się wybija na tle innych, bo nie mam jakiegoś, nie wiem, porywającego charakteru czy coś tego typu. Raczej gdzieś tam ginę w tłumie, jeżeli na to patrzeć, ale z drugiej strony uważam, że dużo ludziom pomagam i że ludzie doceniają moją pomoc, i dlatego też no, no myślę, że coś tam znaczy w społeczeństwie. Okay. Spoko. Nie miałem pytań co prawda o, o, o pieski, co, co dziwne jest bardzo no Jak znaczy, mogłeś się przygotować takiego słysza? pytania? No mam, kil... <laughs> mam kilka, ale no to się rozwinie w trakcie, prawda? Nie trzeba tylko zadawać <laughs> tych, które mam zapisane. Mam takie pytanie: być może kogoś interesuje, możesz użyć pomidora, jeżeli nie chcesz mówić, ale to robisz jakby hodowlę tych psów. T... Mm. Tylko zarobkowo, też zarobkowo? Jak to wygląda? Ojejku, ja przede wszystkim, jak brałam pierwszego psa, to ja kompletnie nie myślałam o hodowli. Bo pierwszego psa wzięłam w 2017 roku, drugiego psa wzięłam w 2018. Tak, w 2018 roku, a hodowlę zaczęłam prowadzić od 2020, więc ten okres dwóch lat, tak naprawdę, ja po prostu żyłam z tymi psami. Ja nie myślałam o tym tak jakoś super, że biorę psy pod hodowlę, tylko po prostu chciałam, chciałam mieć te psy, bo gdzieś tam, wiesz, od zawsze u mnie w domu były koty, ja zawsze chciałam mieć też swojego psa. No i dopiero mając 18 lat tego pierwszego swojego psa miałam i mnie się bardzo, bardzo mi się spodobało życie z psami. Ja się okropnie przywiązałam do tego życia z psami i ja sobie na ten moment na przykład nie wyobrażam życia bez psa nie? i ja biorąc psy kompletnie nie myślałam, że pójdzie to jakkolwiek w stronę hodowli, ale jak już zaczęłam żyć z psami, to ja chciałam być świadomym właścicielem psów. Ja nie chciałam, wiesz, zrobić nieświadomie jakiejś krzywdy mojemu psu i to nie na zasadzie, że. Dobra, po prostu chciałam dobrze rozumieć moje psy, chciałam dobrze rozumieć wszystkie zachowania moich psów, żeby być świadomym właścicielem. I żeby być świadomym właścicielem, ja zaczęłam czytać bardzo dużo książek na temat psów, na temat życia z psami, na temat psich zachowań. Poszłam na studium z psychologii zwierząt, żeby naprawdę dobrze zrozumieć zwierzęta. Skończyłam roczne studium właśnie w, w kierunku psychologii zwierząt i ja dopiero potem stwierdziłam, że okej, okay, chyba się do tego nadam, po prostu. Żeby prócz tego, że żyję ze swoimi psami, to żeby jeszcze dać życie kolejnym psom. I nie uważam, żebym robiła to bezpośrednio dla pieniędzy, zwłaszcza, że Um, ja nie będę tutaj gadać jak większość hodowców, że to nie jest zarobkowy biznes i w ogóle, że na tym się jeszcze traci, bo tak kompletnie nie jest. To, to naprawdę, um, no pieniądze z tego nie są złe, ale to jest bardzo ciężka praca i gdybym miała to robić tylko dla pieniędzy, to nie wiem, czy by mi się chciało, bo w momencie, kiedy rodzą się szczenięta i do momentu oddania tych szczeniąt, ja jestem wyjęta z życia. Ja przy ostatnim miocie. Um, przez trzy miesiące widziałam się z kimkolwiek z mojego otoczenia. Może ze cztery razy, jak oni przyszli mnie odwiedzić do tych szczeniąt, bo ja albo nie miałam jak wyjść z domu, bo musiałam być przy szczeniętach, albo nie miałam na to siły, żeby po prostu wyjść z domu. Także to są dwa i pół do trzech miesięcy wyjętych z życia całkowicie, żeby odchować szczenięta, a potem ja się nie uwalniam od tego, tam w cudzysłowie, uwalniam, bo. Ja do tej pory, moje szczenięta z poprzedniego miotu mają już prawie po półtora roku i ja do tej pory jestem w stałym kontakcie z ludźmi, którzy wzięli ode mnie szczenięta, bo oni nadal potrzebują mojej pomocy I ja jestem za każdym razem, wiesz, na ich zawołanie i ja, zaczynam na zawołanie zawsze jak potrzebują pomocy, to ja im jej udzielam i ja nie biorę za to pieniędzy, że komuś doradzę w jakiś sposób, bo yy, nie wiem, nie jest to na zasadzie, że a porada behawiorystyczna, y, godzinka za stówkę, no jakby totalnie nie więc z jednej strony są z tego dobre pieniądze no nie ukrywam, z drugiej strony y, powiedzieć, że robię to dla pieniędzy, no nie powiedziałabym bo jednak wkładam w to bardzo dużo pracy, wkładam w to bardzo dużo serca i nie uważam, żeby był to biznes na tyle opłacalny patrząc na to, ile musisz w niego włożyć, żeby robić to tylko dla pieniędzy Mm -hmm. Opowiem no ci dowolony research, jak na takie, ale <laughs> bardzo, bardzo odpowiedzialnie, nie? <laughs> zaskoczyłaś mnie, że tak, że tak ostro poleciałaś ale tam co muszę teraz mówić, że biznes opłacalny, nieopłacalny a może chcesz powiedzieć, albo możesz powiedzieć ile, ile, bo pewnie to ludzi ciekawi, mnie w sumie też <grym> ile, no to się tak naprawdę bardzo zmienia z roku na rok bo w momencie, w którym ja brałam swojego pierwszego psa, no to ja już chyba wspominałam, że hoduję samojedy także w momencie, kiedy ja brałam pierwszego psa, samojed kosztował 3000. I tyle też za, za mojego ja za mojego pierwszego psa dałam bodajże 3-400, za drugiego psa 4000, a w momencie, w którym ja sprzedawałam swój pierwszy miot, yy, cena samojeda wynosiła między 5 a 7 tysięcy, z tym, że był to mój pierwszy miot, więc ja za szczeniaka brałam tą dolną granicę 5 tysięcy, no bo Wcześniej po prostu ludzie nie mieli jak y, sprawdzić hodowli, nie, nie mogli zobaczyć jakie szczenięta wyjdą z tej hodowli, po prostu to było takie branie kota w worku, dlatego ja mając z tego świadomość poszłam w tę dolną granicę, z tym, że no wiadomo nie wychodzi się na czysto z tych 5000 tysięcy i po odliczeniu wszelkich kosztów, y, to znaczy założenie hodowli, Zrobienie psom uprawnień, bo jeszcze bym chciała zaznaczyć, że moja hodowla jest zarejestrowana w związku kynologicznym w Polsce, co jest bardzo ważne, bo jest to jedyny legalny związek, jeżeli chodzi o hodowle w Polsce. Tam wszystkie inne stowarzyszenia, no to to nie jest gwarancja, że pies jest rasowy, także to bym chciała zaznaczyć. Więc założenie hodowli w związku kynologicznym, zrobienie uprawnień dla psów również w związku kynologicznym, odchowanie miotu, zrobienie Wszelkich badań y, moim psom przed y, pokryciem, zrobienie wszelkich badań szczeniętą y, zaszczepienie szczeniąt, zacipowanie szczeniąt, wyrobienie y, szczeniętą y, dokumentów no to jakby odliczając to wszystko. Ojej, ja to kiedyś liczyłam, to wyszło mnie mniej więcej tak, że. Y, Jakbym dwa szczenięta sprzedała za darmo. Jakbym dwu, za dwa szczenięta po prostu nic nie miała, nie? Więc y, jak mnie w pierwszym miocie urodziło się osiem szczeniąt, y, no to tak jakby zysk miałam z sześciu szczeniąt. Mhm. Kurde. To jest spoko sprawa i pewnie już tam kto to słyszy, to o dobra, ja już zacznę, ja już będę to robić, nie wiedząc, że, nie wiedząc, że to, to jest tyle pracy, chociaż już bym to mhm. Życzę powodzenia, bo to ja wiem, że dużo ludzi tak ma, że sobie myśli, a co to tam, ale to naprawdę, ja się bardzo długo przygotowywałam do pierwszego miotu i jeżeli chodzi o wiedzę i jeżeli chodzi, w sensie wiedzę ogólnie na temat psów, no bo zostając hodowcą musisz się liczyć z tym, że Właśnie potem musisz pomagać rodzinom, które wezmą od ciebie szczenięta, bo będą potrzebowali twojej wiedzy po prostu, żeby to szczenie dobrze odchować. Yy, musisz się liczyć ze zniszczeniem, bo właśnie tutaj jeszcze nie doszły koszty zniszczeń, jakie yy, były w domu w trakcie, w trakcie odchowania miotu. Tutaj ich nie doliczyłam do tego wszystkiego, ale nie mam pojęcia, ile by to mogło wynieść. Yy. Trzeba się właśnie liczyć z tym, że to są nieprzespane noce. Ja, jak odchowywałam szczenięta, to to było na zasadzie mm, ja spałam średnio po 4 godziny na dobę, ale to nie były 4 godziny pod rząd, tylko 4 godziny gdzieś tam w międzyczasie, jak akurat szczenięta też spały. Także i, i to były tak 3 miesiące z życia wyjęte, nie? Dlatego to, to naprawdę nie jest lekki kawałek chleba yy, moim zdaniem. Yy to po prostu trzeba, trzeba to czuć, że, że chcesz z tymi psami żyć i to no przede wszystkim to jest gówniana robota, bo przez trzy miesiące siedzisz i zbierasz psie gówna z, z całego mieszkania, nie? Bo właśnie mój pies krzyczy, ciekawe, czy będzie to słychać na nagraniu. Um, było, było. No, także no to, to trzeba po prostu czuć takie rzeczy, trzeba się do tego dobrze przygotować, bo ja też bardzo dużo rozmawiałam z hodowcami z doświadczeniem bo naprawdę przeróżne rzeczy mogą się zacząć dziać w trakcie porodu psa i trzeba być na wszystko przygotowanym w trakcie tego, dlatego ja się, no naprawdę się bardzo długo przygotowywałam i jak ktoś teraz usłyszy ile można z tego zarobić i stwierdzi, że hmm, zajebisty biznes, no to, no to życzę powodzenia po prostu, no. No miejmy nadzieję, że w tym momencie będą wszyscy tacy, tacy leniwi, jak zazwyczaj, czyli e, oglądam filmiki o gotowaniu i nigdy tego nie zrobię, <noise> tak mniej więcej. Znaczy, no Już patrząc to samo, samo dob dobro psów, nie? No, żeby tak. ktoś się nie zabierał tylko kwestia pieniędzy. W sensie oczywiście, że ktoś może powiedzieć, o ja będę teraz na nich zarabiał, a i tak będzie dobrze, że ich traktował, ale takie podejście, że o ja to wezmę, bo to jest, patrz, przyczułem, ile to jest hajsu, jak wezmę więcej psów, będę rozwijał i to będzie nieskończone, takie hajsu. Tak się myśli, ja wiem, bo no, oglądałem jakiś taki filmik, bardzo podobna jest Twoja historia, to chyba gościu się nazywa Paweł Farmer, coś takiego, tylko że on miał z krowami, że, że jakieś tam mu się spodobały, zaczął o nich czytać i tak dalej, i tak dalej, kupił sobie tam bodajże dwie na tak po prostu, żeby mieć, a potem zrobił z tego farmę po prostu, dosłownie, nie? I, i sposób na, na, na biznes, ale właśnie traktuje je tak normalnie, a nie, że o, to jest mój biznes tylko i wyłącznie, więc... Z bardzo, bardzo fajna historia. Ale jeszcze do, chciałbym dopytać, że e, mówiłeś, że musisz pomagać tym e, właścicielom. Czy to było słowo musisz, czy, czy, czy rzeczywiście raczej chcesz? Być może powiedziałam, że muszę, bo ja po prostu czuję, że to jest mój obowiązek jako hodowcy. Broń Boże, nie mam tego nigdzie w umowie wpisanego, czy, czy, yy, czy coś tego typu, żeby cokolwiek mnie do tego rzeczywiście zmuszało, ale po prostu ja się bardzo przywiązałam do szczeniąt, które wychowywałam przez trzy miesiące, no jakby wiesz... Yy, Najpierw przez dwa miesiące dbam o moją suczkę, która jest w ciąży z tymi szczeniętami. Potem przez trzy miesiące, potem jestem przy porodzie. Każde z tych szczeniąt pomagam mojej suczce urodzić. Potem przez trzy miesiące te szczenięta odchowuję. Ja się bardzo przywiązałam do każdego z tych szczeniąt i ja po prostu czuję gdzieś tam mentalnie, że ja powinnam, no nie? I ja na przykład teraz, jak już mija właśnie prawie półtora roku, od kiedy szczeniąta się urodziły, no to ja do teraz się spotykam z niektórymi ludźmi, no nie? I ja jestem przeszczęśliwa, jak ja mogę zobaczyć którejś z tych szczeniąt, nie? I jak ci ludzie mi dziękują za to, że ja im dalej pomagam, za to, że dzięki moim radom się udało zrobić to, to i to, że dzięki moim radom się udało wyjść z jakiegoś problemu na przykład, albo ominąć jakiś problem, no to ja jestem przeszczęśliwa dzięki temu, no nie? Ja, ja się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć w życiu y, tych psów. Wiadomo, że jeżeli jakiś właściciel sobie nie życzy tego albo nie potrzebuje mieć ze mną kontaktu, no to ja go nie wymagam, broń Boże. Ym, jedyne moje zabezpieczenie w umowie to, to było, że gdyby ktoś. Stwierdził, że nie da rady sobie z psem, no to ja mam możliwość pierwokupu tego psa, jeżeli chciałby go sprzedać, no nie. A tak to ja się w żaden sposób inny no, nie egzekwuję niczego od, od właścicieli. Także, jeżeli ktoś chce mieć ze mną kontakt, to ja się z tego bardzo cieszę i ja bardzo chętnie zawsze ze wszystkim pomagam. A jeżeli ktoś woli sobie radzić sam, no to. No to po prostu muszę się jakoś z tym pogodzić. Ale nie, nie, odpowiadając na pytanie, nie muszę, ale bardzo chcę. Okej, okay. w sensie jak powiedziałeś, że ktoś chce mieć z tobą bardzo kontekst, co może ci zapłacić za psa. To trochę dziwnie w mojej głowie wyglądało. Rzeczywiście tak można zdobyć numer od ksałki, zapłacić jej <gry> kilka koła, weźmiecie psa. Jak ktoś będzie się jeszcze opiekował tym psem, to spoko, ale żeby tak nie wpadły wam te pomysły do głowy. Okej, okay. powiem ci, że jak zaczynam. Znaczy jak mam już czekać na ten wywiaty, nie lubię strasznie czekać na kogoś, bo zawsze mam takie okej, okay, to co ja mam robić przez tą godzinę czasu i ja za nic się nie zabiorę, bo zawsze jest za mało czasu, ale dziwnie przyjemnie się tego słucha, tak ciepło się robi na sercu, jak gadasz o tym, bo, bo widać, że z pasją to robisz i fajnie, fajnie. Ale wróćmy trochę tak na siebie, odejdźmy z tych ciepłych emocji, trochę może. Zaraz no opowiedz o, o procesie robienia filmików, co tam najbardziej lubisz, czego nienawidzisz, znaczy domyślam się, że montaż najbardziej lubisz, ale, ale tam y, nagrywanie scenariusz i możesz opowiedzieć jak to wygląda. No tak, najbardziej lubię montaż, to, to chyba nikogo nie zaskoczę, jak już się pochwaliłam, co studiuję, jakie mam plany na przyszłość. Um, nie wiem, czego najbardziej nie lubię. Najgorzej mi schodzi z, ze scenariuszem na ogół, z napisaniem scenariusza. Um, bo ja dużą wagę przywiązuję do tego, żeby mój scenariusz był ładnie napisany, spójnie, gramatycznie, etc. I y, ja na przykład jak mówię, to ja y, często mam problem z tym, żeby się wysłowić i ja jak siedzę nad scenariuszem, no to czasem trochę główkuję, w jaki sposób pozamieniać, jakie słowa, żeby to y, lepiej brzmiało. Także nad scenariuszem mi trochę schodzi, no i czasem mnie to męczy, jak, yy, jak się przeciąga z jakimś moim filmem, no to na ogół jest to właśnie kwestia tego, że, że zaszło mi dłużej nad scenariuszem, mm, no bo potem z nagraniem audio, no to ja na ogół to jest najkrótszy proces, jaki mam, mm, bo ja tak naprawdę jak nagrywam audio, to jest to na ogół zaraz po napisaniu scenariuszu, zaraz po dopięciu go, i ja na ogół, jak piszę scenariusz, to ja w sporej mierze go zapamiętuję. I jak już nagrywam to audio, to ja większość mówię z głowy i gdzieś tam przy okazji się posiłkuję tym scenariuszem, no ale tak czy inaczej. Mm... Rzadko kiedy jest tak, że ja nagrywam audio kilka razy, tak naprawdę. Ja na ogół audio po prostu nagrywam na raz i gdzieś tam ewentualnie powtórzę drugi raz jakieś zdanie, ale to, to są raczej rzadkie sytuacje. Więc z audio mi schodzi, no nie wiem, ja jak mam film 10-minutowy, gdzie mam 10 minut audio już po obróbce, no to moje audio trwa może 12 minut, no nie? Także z audio mi na ogół schodzi bardzo szybko. No a potem montaż, no to. Mm, ja na ogół jestem niezadowolona ze swojego montażu, jeżeli chodzi o filmy na YouTube, bo mm, zwłaszcza jeżeli chodzi o te na Animedia, bo na, yy, bo, 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 na ogół się spieszyłam po prostu. I yy, ja yy, raczej mam tak, że nie potrafię usiąść do czegoś, żeby zrobić to od A do Z, tylko ja zawsze robię x rzeczy w międzyczasie. Yy, a, a, a jak mnie gonił czas, żeby zrobić film, no to niestety nie, nie miałam takiej możliwości, żeby zrobić ten film. Zostawić go na trochę, a potem do niego wrócić i zrobić poprawki. No to nigdy tak nie było, bo chyba każdy, kto ogląda ani, yy, oglądał animedy, wie, że jak Ksoka miała film na 17, to wpadał na 17.30, bo właśnie w tym momencie skończył się renderować po skończeniu montażu. <grych> yy, także jakby dla mnie montaż jest najprzyjemniejszą yy, częścią, tylko no, yy, jeżeli chodzi o filmy na YouTube, to ja mało kiedy jakoś. Bardzo się przy nim staram. Jeżeli chodzi o staranie się moje na montaż na YouTube, no to przy jakichś tam moich AMV-kach, editach, które są na moim kanale, tak do takich filmów zwyczajnych, no to jest to takie, żeby jakoś wyglądało, nie? Bo, bo mm, ja też mam, no po prostu mam kurde inne zajęcia i przez to, mm, jak. Jakby cały mój taki nakład artystyczny, jeżeli chodzi o montaż, ja wywalam w filmy na studia w tym momencie i ewentualnie w jakieś tam rzeczy, które sobie robię po godzinach, tak naprawdę. I niekoniecznie przez to mam jeszcze zapas energii, żeby. żeby się super wykazywać przy filmach na YouTube, jak, jak, jak jest tam dla mnie najważniejsza strona merytoryczna, no nie? Bo tak jak na przykład w filmie o się którego robiłam na Animedia, to tam zrobiłam, tam się bardziej postarałam przy montażu, bo tam wizualia też były ważne. Ale jak robię film, w którym jest dla mnie najważniejsza strona audio i merytoryka tego filmu, no to ja aż takiej wagi wtedy nie przywiązuję do tego montażu też. Mhm, praktycznie odpowiedziałaś w pełni na moje pytanie, które miało być kontrowersyjne gdzieś tam na końcu, myślałem może pa padnie pierwszy pomidor, bo, bo miałem pytanie, yy, czy, czy uważasz swój botarz za lepszy niż yy, średnia taka, można powiedzieć, anime bo. No to trochę to wyjaśniłeś, że tak się mniej starasz o tego, tego YouTube'a, więc. Ale i tak możesz powiedzieć, czy uważasz, że twój montaż, taki, który prezentujesz nam wszystkim, to, to jest lepszy, gorszy niż taka średnia? Yy, znaczy, ten, który prezentuje na filmach, na przykład na Anime, no to myślę, że to jest średnia ewentualnie niewiele wyżej nad średnią, nie? Hmm, ale jakbym miała ocenić na przykład na podstawie swoich y, rzeczy, które też można zobaczyć u mnie na kanale, typu moje AMV-ki, y, no to żeby ktoś mógł sobie też sprawdzić, jak one wyglądają, no to jakbym miała porównać na podstawie właśnie na przykład tych AMV-ek, które są u mnie na kanale, no to wydaje mi się, że trochę, trochę jestem wyżej, y, ponad średnią y, animetuba. Mhm, mm bo ja sobie zapytałem coś takiego, że. Trochę to wyjaśniłaś i trochę kontrowersyjnie za nie, nie chcę tutaj cisnąć cię za to, bo, bo mówisz, bo mam i plus i minus na przykład jak robiłaś ten pierwszy, bo ty zrobiłaś chyba pierwszy materiał na, na Animedia, z tego co pamiętam ten wspólny. Tak. Znaczy, nie, ja zapowiedź chyba zrobiłem? Chyba zrobiłem jakieś. No filmy, ja robiłam te, te pierwszy, takie, anime. no Tak, tak, tak. No. Tak, tak, tak. To mi ten montażowo nie siadł w ogóle, bym powiedział, że słabo wyglądała na przykład czcionka, tam ktoś się też o czcionkę jakichś tam napisów czepiał, mi też ona się w ogóle nie podobała i tak miałem... trochę mi to zgrzyta, ale jak mi pokazałaś AMV-kę, jak dawałaś mi rady, co, co ja później się wkurwiłem i po prostu rzuciłem taką, jako zrobiłem, bo już nie mogłem z Vegasem wytrzymać, to tą AMV-kę, którą mi pokazałaś, no ona świetnie wyglądała, nie? No to zależy, znaczy, bo na przykład ja, jak, yy, jak chodzi o tę czcionkę, to ja ją akurat bardzo lubię, także to jest już kwestia subiektywna. A jak chodzi o montaż tamtego filmu, to ja ogólnie widziałam na przykład komentarze yy, nie, nie na YouTubie, tylko akurat na Facebooku pod jakimś tam postem o Animedii. Widziałam, że szkoda, że każdy montował swoją, yy, swoją część sam, bo przez to jest bardzo niespójne. Tymczasem całości ja montowałam i miałam takie. Co jest. Yy, więc nie wiem, co tam nie zgrzytało tobie w tym filmie, bo na przykład. Mm, yy, dla mnie jest to zależne od tego, czy ja widziałam wszystkie yy, jakieś anime, czy nie, bo tam chyba jednego z tych, które wymienialiśmy, nie widziałam, i tam na przykład była totalna loteria z yy, użytymi scenami, ale na przykład mnie się tam bardzo podoba, jak ja zmontowałam yy, spycha część, bodajże spychu robił o. Full Metal Alchemist, z tego co pamiętam. Część o Full Metal Alchemist mi się na przykład bardzo podoba. ją ja montowałam jaką pierwszą i mnie się na przykład podoba, bo tam dosłownie każda scena pasuje pod to, co jest mówione na, na filmie, nie? I ja bardziej tak pod tym kątem tam patrzyłam, żeby właśnie było widać, o czym jest mówione, ale żeby nie było tam za dużo spoilerów. Aha, znaczy ja tam się aż tak nie będę czepiał, bo ja sam dobrze nie pamiętam. Pamiętam, że coś, coś mi tam nie pasowało, jak być szczery, ale i też żeby nie było, że uważam się, że ja zajebiście tutaj. Nie, ja właśnie tak jak mówisz, też rzucam rzeczy, które po prostu mają się pojawić rzeczy na ekranie, te, o których mówię, nic więcej. Ja tam żadnych fajerwerek nie dodaję. Chyba nigdy nie dodawałem i nie potrafię montować, jeżeli o to ja chodzi. Ja na pewno uważam, mm. że u mnie jest problem z y, audio, jeżeli chodzi, w sensie z muzyką, jak ja podkładam, bo ja często mam problem, że ja na przykład wrzucę muzykę za cicho y, i potem jak ja to już wrzucę na YouTube, to ja mam wrażenie, że tej muzyki w ogóle nie słychać, albo y, jakieś tam, jak dodaję pojedyncze efekty dźwiękowe, to y, z tym uważam, że się często jebnę, <laughs> ale tak to myślę, że nie okay. jest najgorzej. Ja, ja mam, ja zawsze się wkurwiałem, jeżeli chodzi o to, że ja mam cichą... Yy, znaczy ja po prostu nagrywam cicho, żeby nie słyszeć rzeczy yy, gdzieś tam dobiegających z daleka i później sobie podgłaszam to I, i, i jak wysyłałem komuś ady, to chyba nikt w żadnym filmiku nie podgłosił mojej ścieżki i zawsze brzyjałem bardzo cicho w porównaniu do reszty. Jak mnie to triggerowało, to jest głowa. Znaczy nie wiem, ja jak robiłam jakieś wolne filmy, to ja zawsze się starałam mniej więcej to wyrównać, aczkolwiek z niektórymi jest to ciężko zrobić, bo na przykład z pychu miał zawsze bardzo wysoką ścieżkę audio, kanis też, a ty właśnie na przykład miałeś bardzo cichą, i Kasie też miała zawsze bardzo cichą i to było czasami aż ciężko wyrównać. Znaczy, no wiadomo, że nie zrobi się tego idealnie. Ja też no, zawsze się staram to zrobić i, i zazwyczaj jak nagrywaliśmy podcasty do mnie, znaczy, w sumie to nie wiem, gdzie finalnie trafi ten podcast, ale yy, jak nagrywaliśmy do podcasty do mnie, to była taka sytuacja, że ja za, zawsze chciałem, żebyś na przykład ty, czy Nekon, byli czy, czy Mugi, żebyście byli trochę głośni ode mnie i miałem zawsze wrażenie, że właśnie tak robię, a ktoś tam napisał, ej, ale dlaczego to robisz tak, że to ty jesteś głośniej, czy coś, I coś tam. Ja mówię, okej, okay. w sumie to też takie dziwne, nie? To nie wiem, w sumie aż na, na takie rzeczy to nie zwróciłam uwagi nigdy przy twoich podcastach. Dobra. Ciul, e, o tobie jest. E, e, czy masz jakieś ulubione anime, takie jednoznacznie? W sensie, że jeden tytuł mam ci wymienić? Na przykład. No, niektórzy mają, niektórzy nie mają. Mm, nie wiem, czy mam takie jedno, chyba. Jakbym miała wymienić jedno, to bym mm, tak na teraz na przykład rzuciła, powiedzmy, Bakemono Gatari, ale nie wiem, czy jakbyś mnie o to samo zapytał za 15 minut, to czy bym Ci już nie rzuciła jakiegoś innego tytułu na przykład, no nie? Okej. Okay. Nie, no to spoko, no bo mówię, niektórzy mają, niektórzy nie mają. Ja mam te, to ułatwienie, że widziałem bardzo mało anime, więc nie, nie mam z tego problemu. Nie, no jakbym miała wymienić takąś, taką swoją topkę, którą że, rzucasz mi to pytanie i na 100% by się pojawiło jedno z tych anime, to by było właśnie albo gatari albo byłby to Monster, albo byłoby to Spirited Away, tak myślę. Że, że to są takie moje ulubione anime. No dobra, bo miałem kolejny podpunkt, za co je lubisz, ale pewnie tu będzie rozprawka, więc no, ale... nie wiem, jak chcesz odpowiedzieć, to możesz odpowiedzieć, za co je lubisz. Po poszczególne tytuły. Znaczy, y, Spirited Away na przykład jest moim ulubionym filmem od studia Ghibli, ale ja ogólnie bardzo lubię y, studia Ghibli, y, całą kształt i to, to jest, myślę, bardziej nostalgiczna kwestia, bo ja gdzieś tam jak byłam młodsza, to y, widziałam y, jakieś tam pojedyncze filmy studia Ghibli i potem zaczęłam ich odkrywać więcej, jak już zaczęłam oglądać anime tak bardziej świadomie i miałam takie, jej, ku, kurde, że z jednej strony, wiesz, nostalgicznie mnie to łapie, a z drugiej strony jakby odkrywam ten świat, jeszcze bardziej Spirit Away mi gdzieś tam najbardziej podeszło. No, Monster no to to jest po prostu genialna historia, jeżeli chodzi o jakieś tam trailery kryminały czy, czy jakby to tam nazwać i bardzo mnie to pochłonęło. Ja ogólnie bardzo lubię yy, wszelkiego rodzaju trailery kryminały. Ja jeżeli chodzi o książki, bo ja bardzo dużo książek czytam, czy filmy, których też bardzo dużo oglądam, czy seriale, których też bardzo dużo oglądam, no to ja w 90% przypadków sięgam po właśnie kryminał, trailer, horror, a jeżeli chodzi o anime, to naprawdę nie ma jakoś super dużo takich, które by mi mocno podeszły, a Monster akurat moim zdaniem trzyma bardzo wysoki poziom. No a... Bakemonogatari, no to tutaj akurat można y, y, rozprawkę robić, ale Bakemonogatari przede wszystkim jest bardzo ciekawie zrobione, tak patrząc z takiego filmowego y, kątu patrzenia, nie wiem, trochę się teraz pogubiłam w swoich myślach, przepraszam. Tak czy inaczej, y, Bakemonogatari opiera się głównie na dialogach, a pomimo to, ja nie odczuwałam w ogóle znużenia oglądając to, bo często mam tak, że jeżeli coś się. coś bazuje głównie na dialogach, to odczuwam znużenie po jakimś czasie. W Bakemonogatari tego nie miałam, bo Bakemonogatari moim zdaniem jest ciekawie zrobione pod takim względem, że zmiana kadrów ogólnie, takie używane zabiegi filmowe w tym. Także Bakemonogatari pod tym względem mi się przede wszystkim bardzo podoba. Mm -hmm. A to, co mówisz o dialogach, to jest. No, ja odniosę to do Naruto, oczywiście, bo teraz Rewoluczuję, i yy, co ciekawe, tam jest taka sinu sinusoida, bo w zależności, jaki odcinek oglądasz, to albo te dialogi są tragiczne, w sensie, że jest przegadany odcinek, albo jest przegadany, ale jest fajnie przegadany, i to jest właśnie coś takiego, że to zależy chyba, jak, jak to się zrobi, nie? Bo. Jak robię ocenianie teraz arków, to dosłownie jest, może być odcinek, powiedzmy 30, gdzie napiszę dużo gadania, nuda, to jest minus, a w drugim, yy, kolejnym napiszę dużo gadania plus, bo akurat było spoko gadanie, nie? Także to kwestia chyba tego, jak to się zrobi. Znaczy no jak najbardziej. I ja na przykład taka dygresja, teraz na sesji na zaliczenie musiałam zrobić analizę filmu i właśnie wybrałam film The Social Network, który też opiera się w 90%, kurde, w 90 na dialogach moim zdaniem, ale to jest... Tak ciekawy film, bo te dialogi są tak dynamiczne, one są w taki sposób przedstawiane, że oglądasz to, jakbyś oglądał film akcji, w którym, nie wiem, rozsadzają ci samochody, nie wiadomo, co się tam dzieje, a tam po prostu dwójka ludzi na przykład ze sobą rozmawianie. Dlatego no, ja, ja bardzo lubię tego typu rzeczy, jeżeli one są dobrze zrobione, a Bakemonogatari jest pod tym względem dobrze zrobione. Rozumiem. A jeszcze propos tego, jak opowiadałaś tych anime, to e, zapisałem sobie taką notkę, że fascynuje mnie, że ludzie wiedzą, jakie studia dane rzeczy tworzą. W sensie. Jeżeli ty jeszcze bo tu jest to jakoś myślę zrozumiałe, nie? Ale ja zauważam, że bardzo dużo osób, nie wiem ogląda anime po studiach czy coś. I ja, ja się dziwię i powiedzmy, że w tym anime świecie jestem y, y, po prostu żółtodziobem, więc okej, okay, możecie to je hejtować, ale na przykład jak weźmiemy jakieś seriale właśnie czy filmy, to nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żebym powiedział, hej, to, to. Studio zrobiło ten czy ten serial i muszę obejrzeć, żeby sprawdzić, czy tamte też jest świetny. Więc dziwi mnie to po prostu. Znaczy, wiesz co, ja na przykład nie mam czegoś takiego, że oglądam anime i jestem w stanie rozpoznać, jakie studio to robiło. Bardziej z mangami tak mam, że jak czytam jakąś mangę i niekoniecznie wiem, jaki jest autor, to po kresce czasami poznaję, że kurde, to wygląda jakoś znajomo i zaraz mi świta, skąd, yy, skąd kojarzę kreskę i, i często się okazuje, że dobra, rzeczywiście jednak, jednak to był ten autor, o którym myślałam. Ale jeżeli chodzi o anime, no to nie mam czegoś takiego. Pomimo, że ja oglądam anime naprawdę bardzo długo, to, to nie mam czegoś takiego, że jestem w stanie rozpoznać. Jakie studia zrobiło dane anime, ale sprawdzam to raczej. W sensie, jak już coś. Oglądam to, to, często sprawdzam potem, jakie studio to robiło, bo gdzieś tam mnie to interesuje, ale nie wiem, nie, nie jestem w to zagłębiona na tyle, żeby być w stanie rozpoznać, że hmm, ta animacja wygląda tak, jakby zrobiło to to i to studio, no to, no to nie, aż tak to nie. Już nawet nie mówię o tym, że, że rozpoznajesz tylko samo sprawdzanie. W sensie mi się zdarzyło już wielokrotnie obejrzeć y, y, jakieś rzeczy, czy to właśnie serial, film. Chyba za nimi akurat tak nie miałem, ale na przykład, że o Jezu, jak mnie zainteresowała jakaś historia, i dosłownie siedziałem tydzień i googlowałem, które rzeczy były prawdziwe, które były na faktach, które nie, ale jakby nigdy kto to robił. Mam wrażenie, że właśnie ci wszyscy scenarzyści i tak dalej to są tacy cisi ci, ci, ci bohaterowie, tak to można nazwać. Mm -hmm. chociaż, chociaż jest bardzo często tak, że ludzie mówią, ej, bo ten scenarzysta był tutaj, więc on na pewno zrobił zajebisty film, czy coś. I mówię, okej, okay, mi to w ogóle tak mnie to omija, że, że, że dla mnie to jest dziwne, ale spoko, właśnie przy, przy wywiadach jest fajnie poznać inną pers perspektywę, bo mi się to nie mieści w głowie, że można tak robić po prostu. Znaczy, w tym na pewno coś jest, nie? Bo ja pomimo, że tak jak mówię, no nie rozpoznaję takich rzeczy w momencie, w którym oglądam. To na przykład, po tym jak sprawdzam, to większość moich tam anime, które bardziej mi się podobają, na przykład pod względem wizualnym, czy tam pod, pod względem fabularnym, to na przykład wychodzi od Studia Joani, nie? I ja nie wiem tego oglądając, a potem się okazuje, że o, kolejne anime, które bardzo mi się podobało, i kolejne jest od Studia Joani, nie? Więc coś tam na pewno w tym jest, ale na przykład, yy, ja będąc, bo ty powiedziałeś, że nigdy się nie spotkałeś z tym, żeby ktoś o filmie czy o serialu, tak powiedział, to tu Cię może zaskoczę, bo u mnie w szkole filmowej wykładowcy na przykład bardzo często się odnoszą do rzeczy typu, że przedstawiają nam jakiś film, potem dają nam jakieś konkretne przykłady z tego filmu, żeby zacząć nam jakby tłumaczyć te konkretne sceny. A potem nam zaczynają mówić, że no bo to jest typowo dla tego i tego reżysera, a ten i ten montażysta, no to mają takie i takie swoje zabiegi, i wiesz, i to jest wszystko rozpoznawalne dla nich, nie? Także <grytanie> zależy, jak bardzo kto jest w co wkręcony, aczkolwiek, no jednak ym, na pewno jest to częściej spotykane, jeżeli chodzi o anime niż o filmy, no bo jednak jest różnica pomiędzy wykładowcą w szkole filmowej, a yy, jednak wydaje mi się, że Taki przeciętny oglądacz anime, no to jednak sporo osób się tym interesuje gdzieś tam, na pewno więcej niż taki typowy yy, człowieczek, który sobie chodzi po prostu do kina na filmy, nie, bo lubi. W mm -hmm. sensie akurat nie zdziwiło mnie, że u Was na studiach tak się dzieje, bo <laughs> mówię, to, to jest, to, jest, to, jest, to tro, trochę wydaje mi się, że to jest, no nie powiem jedyny, chociaż powiem jedyny, to jest dla mnie taki jedyny wyjątek, gdzie człowiek rzeczywiście może się tym interesować. Znaczy, nie licząc właśnie takich ludzi, którzy rzeczywiście są tym zafascynowani, nie, bo takie, takie osoby na pewno też się znajdą, ale ja, ja mam z tym nawet nie tyle problem, bo nie uważam tego za problem. Po prostu mnie to mnie ja też nie obchodzi. Ja, ja mam do tego stopnia, że ja nawet nie, je, nie wiem, czy byłbym w stanie wymienić 10 aktorów, tak po prostu powiedzmy okay. z imienia i nazwiska. Więc to jest ciekawe, nie? No w sumie też nie wiem, czy bym była w stanie. No nie, tak się zastanowiłam teraz, czy ja bym wymieniła. Ale, ale chyba bym jednak nie wymieniła. Ale domyślam się, że ludzie, którzy zajmują się aktorstwem czy coś, to pewnie będą setkę w stanie wymienić Ale, przez jakby tego, wiesz, tego, no? ja pamiętam jak ja wiesz, jedno z pierwszych zajęć, jak miałam na filmówce, i, o, i dostajemy pytanie, jakich znacie najpopularniejszych montażystów? I my nie znamy ani jednego nazwiska do wymienienia, nie? I się właśnie z jednej strony masz takie, że aktor, jak ci idzie do szkoły filmowej, no to ci teraz wymieni multum aktorów, bo się tym interesuje. A rzeczywiście, bierzesz takich montażystów w szkole filmowej i, i, i się nie zna prawie żadnego montażysty, no kurde. No o tym mówię, że to są właśnie tacy cisi bohaterowie, nie? Okej, okay. to wróćmy może trochę do YouTube'a, chociaż ty tak bardzo go nie prowadzisz <głosy> <głosy> w ogóle, ale może, może miałabyś taki pomysł, funkcję, jakieś zmiany nawet w Społecznym postrzeganiu, czy coś byś chciała w YouTubie zmienić? No nie wiem, nie, ja się nie zastanawiam nad takimi rzeczami. Boli mnie, że nie ma już łapek w dół pokazanych. Aha, czyli, no wiesz, już coś, coś zmienić, bo właśnie ja mówię o takich funkcjach, kiedyś już to przytaczałem, ale kiedyś miałem też taki myśl, że żeby właśnie była możliwość wyłączenia na przykład cyferek, jakikolwiek, nie? Ile masz sub... w sensie dla siebie, nie? Że wszyscy mhm. je widzą, ile jest komentarzy i tak dalej, ile łapek w górę, ale na przykład ty nie chcesz widzieć żadnych liczb, nie? Mhm. Yy, da, żeby dla zdrowia psychicznego twórcy, mam wrażenie, nie? Bo wiesz, jest wszystko fajnie, jak to cały czas idzie do góry, ale jak spadnie, to już jest ryta psycha, nie? Wiesz, czego mi brakuje na YouTubie? Kiedyś była taka funkcja ja nie wiem, od kiedy jej nie ma i dlaczego oni to zlikwidowali, ale kiedyś mogłeś napisać wiadomość do twórcy, do twórcy na YouTubie. Przez, bezpośrednio przez YouTube. I ja na przykład była. jak robiłam, y, jeszcze się angażowałam w robienie mapów różnych, w sensie jak robiliśmy jakieś tam wspólne AMV-ki z totalnie losowymi osobami, których pozna, które poznałam przez YouTube, no to to była dla mnie bardzo wygodna forma, żeby się z nimi dogadać, jakakolwiek jak ta AMV-ka ma wyglądać, etc. A jak to zniknęło, no to nagle tak, kurde, utrudnili takie rzeczy, nie? Także to akurat moim zdaniem była spoko rzecz dla Mniejszych twórców, bo rozumiem, że jak ktoś jest większym twórcą, to może mu doskwierać um, jakby nawalnica takich wiadomości, ilości tych wiadomości, ale wydaje mi się, że dla mniejszych twórców, to, to mogła być spoko opcja. No ale już nie ma. Z takich funkcji ja też kojarzę kilka. Na pewno były jakieś layouty na YouTubie kiedyś też Właśnie były te wiadomości, ja też jeszcze pamiętam je i były i czasem odpisywałem, chociaż dla mnie to w ogóle nie było potrzebne. Chociaż nie pamiętam czy do kogoś nie pisałem, do jakiegoś youtubera kiedyś wszystkie wiadomości. I trzecia rzecz, którą pamiętam, to jeszcze było coś takiego jak teraz jest społeczność, ale było że kanał i chyba każdy mógł napisać jakby komentarz na kanał, coś takiego było. Tak, prawdopodobnie, było coś to, wszystko, no, prawdopodobnie to wszystko zostało usunięte z tego powodu, że było mało używane, nie? I tylko zabierało przestrzeń. No, najprawdopodobniej. No. Nie wiem, ja nie, ja nie mam że, takich rzeczy, które bym ch koniecznie chciała na YouTube. być może jest to kwestia tego, że za mało jako twórca na nim siedzę, ale no nie, jako, no, na YouTubie siedzę nawet dość sporo tak po prostu jako widz i nie brakuje mi jakoś za wiele lat na nim wtedy. Okej, okay. to mam do Ciebie kolejne pytanie, w ogóle ja zauważyłem, że jak z Tobą rozmawiam to tyle rzeczy robisz, ja nie wiem kiedy masz czas, mówisz dużo o dużo filmów, dużo czytasz, studia. Ty jeszcze co anime medie robisz, i praca kiedy? Nie śpisz? Ym, to znaczy, tak, ja, ja bardzo mało sypiam ogólnie, ale ja sobie jakoś tak przez ostatnie parę lat, przez może ostatnie półtora roku, dwa lata, ja sobie bardzo wyrobiłam takie. Ustawianie, zajęć, żeby to mi wszystko płynnie szło. Um, I ja też nie mam problemu z jakąś większą podzielnością uwagi, w sensie, ja jak mówię, że oglądam dużo filmów, slash seriali, to to nie jest tak, że ja siedzę przed komputerem i je oglądam, tylko ja w międzyczasie robię też coś innego, no nie? Więc ja mało, kiedy robię jedną rzecz na raz. Jak robię jedną rzecz naraz, to. Um, no nie, chciałam powiedzieć, że jak robię jedną rzecz na raz, to jestem w pracy, ale w pracy praktycznie nigdy nie robię tylko jednej rzeczy na raz, więc yy, nie wiem, ja, ja po prostu mam bardzo podzielną uwagę i ja na ogół robię kilka rzeczy jednocześnie. Yy, chyba jedyną rzeczą, którą robię tak pojedynczo, no to jest jak czytam książkę, albo jak czytam mangę, no bo jak coś czytam, no to są mi do tego potrzebne dwie ręce i wzrok też muszę na tym skupić. Więc to jest chyba taka jedna czynność, którą się zajmuję tak pojedynczo. A tak to, nie wiem, ja na przykład idę na spacer z psami i w międzyczasie, nie wiem, na przykład piszę sobie scenariusz na film, na Animedia do nie, albo mm, właśnie... Oglądam sobie serial i przy okazji sobie robię obiad i jakby ja co najmniej dwie rzeczy na raz na ogół robię, i przez to może mam trochę więcej czasu niż osoby, które nie potrafią sobie tak wygospodarować takiej podzielności uwagi, żeby, żeby się skupić na więcej niż jednej rzeczy naraz. Okej, okay. ja, ja miałem bardzo. Czyli nadal chyba mam problem, bo ja na przykład czasami włączam podcast i coś robię, ale później nic nie pamiętam z tego podcastu, więc mogę sobie oglądać różne podcasty kilka razy i za każdym razem wyciągnąć coś nowego. Ale pamiętam co do oglądania filmów, mówisz, że robienia czegoś innego na przykład to Jezus, jak ja miałem kiedyś takiego totalnego wkurwa, ale się w końcu nauczyłem, jak, nie wiem, oglądałem Natalką czy kimś innym i na przykład wyciągało się telefon, czy coś się mówi, Jezu. No nie, to po co my to oglądamy, nie? Że nie samo wyciągniecie, czy robienie czegokolwiek poza tym oglądaniem bardzo, bardzo wkurzało, nie? Teraz już tak w sumie nie mam, bo jeżeli coś oglądamy, to tak... Najczęściej nie ma możliwości... Tylko oglądania, z racji tego, że gdzieś tam syn jest pomiędzy, wdrapuje się na nas, chodzi, albo zacznie płakać, że trzeba z nim chodzić i oglądać ewentualnie, więc to jest na takiej zasadzie, nie? Więc to, to mi wideo, ale jeszcze jakbym kilka lat temu usłyszał, że, że siedzisz, oglądasz serial i jeszcze coś robisz, to o, no myślę, nie byłbym tam gdzieś obok oglądając to, bo bym się zabił. To też wiesz, to jest też na zasadzie, że ja na przykład, jak się widzę ze znajomymi, to nie jest tak, że. Widzę się ze znajomymi i siedzę na telefonie, bo na przykład takich rzeczy, no to nie lubię, nie? I jak się z kimś spotykam, no to z szacunkiem do drugiej osoby się skupiam tylko na tej osobie, i chodzi mi bardziej o takie rzeczy, które, wiesz, robię sobie sama, nie? No to to uważam, że potrafię się na nich na tyle skupić, że jestem w stanie robić więcej niż jedną rzecz na raz, a też no jakby czas mnie na tyle ogranicza, że, że nie mam za bardzo jak sobie tego rozdzielić na żeby to robić pojedynczo żeby najpierw się skupić na jednym, potem na drugim bo ja na przykład teraz w trakcie sesji, mając sesję, pracę i próbując jeszcze jakoś sobie żyć normalnie funkcjonować, no to ja spałam tak po 3,5 godziny dziennie, teraz jak mi się już skończyła sesja, bo skończyła mi się w ten weekend, który teraz mieliśmy, no to, no to na razie śpię tak po 8 godzin dziennie, bo muszę odespać sesję, ale mam świadomość, że teraz wrócę do trybu życia, gdzie śpię tak po 5,5 godziny dziennie. Jezu, ja mam problem, w sensie jak za długo śpię to jest źle. Jak za krótko śpię to jest źle. Ja ogólnie jestem wiecznie senny, także. Zazdroszę trochę, zazdroszczę trochę, bo chciałbym. Znaczy ja na przykład tacy. bardzo lubię spać, nie? Ja, ja jestem strasznym śpiochem, i ja okropnie nienawidzę wstawać rano i dla mnie to, że ja mam na 8.30 30 do pracy i ja muszę przez to wstać o 6 rano, żeby zdążyć się umyć, żeby wyjść z psami i żeby wyjść, yy, ja jak mam na 8.30, to ja muszę 7.30 wyjść z domu, bo potrzebuję godzinkę, żeby na spokojnie sobie dojechać, no to muszę wstać o tej szóstej i dla mnie to jest katorga, nie, bo ja, jak mnie nic nie ogranicza, to ja śpię tak do 12, bo ja lubię długo spać. Ja mogę spać 12 godzin na przykład, nie? Jeżeli mam możliwość, no ale niestety rzadko mam możliwość, ale też na szczęście potrafię się do tego zmusić. Mm -hmm. ja, ja kiedyś ba bardzo tak. Kiedyś to było z rok temu, no może nawet, no może nie dwa. Jak zrezygnowałem z roboty, to miałem straszny problem, bo ja tam nocki też chodziłem i tak dalej, i, i też wiecznie zmęczony byłem, znowu teraz jestem, ale. Yy, zrobiłem taki tryb, że będę stawał codziennie o 6 i tak świadomie, że sam chciałem i ustawiałem sobie budziki, a później nawet budziki nie były potrzebne, bo stawałem tak 5, za 5, 6 czy coś i czułem się dobrze, yy, tak wstając o jednej godzinie wcześniej, bo, bo zanim się rozbudziłem, tak rzeczywiście do 8 sobie coś tam robiłem, nie wiem, pograłem czy coś, a dopiero od 8 ruszałem z robotą, ale do tej 16 normalnie cisnąłem, yy, a takie rozwalanie dnia, o jezu, to jest Slamien ma masakra, i. Ciekawe, że takie jesteś w stanie zrobić, bo ja bym chyba znowu zdechł. No, znaczy ja, ja nie potrafię się tak przestawić, pomimo że ja do tej pracy chodzę codziennie, znaczy nie chodzę do pracy codziennie, bo ja chodzę na 12 godzin do pracy, więc ja nie mam 20 dni po 8 godzin codziennie, tylko ja jestem w pracy te... Tam nie wiem, około 14 dni w miesiącu na 12 godzin, no nie? I pomimo tego, że wstaję dzień po dniu o tej 6, to ja się nie potrafię tak przedstawić, jak ty mówisz, że wstajesz 5 minut przed budzikiem. Nie, ja nigdy w życiu po prostu. Ja najwcześniej jak, jak ja mam budzik na szóstą, to ja sama z siebie bym się mogła obudzić najwcześniej, nie wiem, 7,30 na przykład. A tak to ja jak mam budzik ustawiony na 6, to ja od. 6 do 6.15 mam ustawione 7 budzików, żeby się dobudzić, żeby o 7.15 wstać z łóżka o 6.15, przepraszam. Ciekawe. W ogóle temat spania jest tak dzi dzi różny, bo miałem kolegę, który potrafił spać w najgorszych warunkach na świecie, w sensie. Hałas, jak cholera, a, a on nie wstaje, nie? Albo kiedyś w, w pracy, bo były, to też czasami zdarzało się, że mogliśmy sobie pospać, i ja przychodzę, kopię go w buty, żeby wstało on nic, nie? Mm, coś tam, coś tam, ale śpi dalej. <grym> Mówię, fajnie, fajnie. Tymczasem ja zawsze miałem tak, że. Nie. budzik wyznaczył jeden nie ja od razu wstaję od razu tak z łóżka wstaję wyłączam budzik idę nie a nie, 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 nie że to... się <laughs> rozciąg teraz tak mam już stary jestem to jak wstanę rano to, to biorę telefon obejrzę sobie coś na 10 minut na YouTube i dopiero wstaję ale a to ale ja może nie łapię tak, telefonu jak wstaję od razu. ja zanim ja się staram y, ani, y, ani przed snem tak z godziny zaczę mi spać i jak się budzę to tak samo staram się w ogóle z telefonu nie korzystać nie wiem, w sensie e, uważam, że źle to na mnie działa, jak, jak siedzę przed tym na telefonie i jak się budzę i od razu łapię za telefon, to, to potem jakoś tak, nie wiem, dziwnie. Więc wolę tego unikać i za telefon się łapię dopiero jak już jestem całkiem ogarnięta, jak już wychodzę z domu o tej 7.30 i jak sobie chcę puścić muzyczkę na, muzyczkę na drogę, to dopiero wtedy się łapię za telefon. Mm -hmm. A czy to zdrowe podejście? Yy, no właśnie, jak to mówię, że spałem o tej. Yy, znaczy wstawałem o tej szóstej, to też yy, o 22 się kładłem bo dość szybko, a czasami się później zdarzało, ale yy, na przykład czytałem sobie właśnie książkę przed snem i też telefon nie ruszałem, bo, bo to zdrowe, nie? Ale, ale teraz, jak ja zazwyczaj wyłączam komputer i idę spać i łóżko, które mam, mam w sobie za biurkiem niedaleko, <laughs> więc to nie ma różnicy, czy ja będę sobie siedział na tym telefonie. Ale dobra, wróciłem do Ciebie. Yy, <laughs> Jak długo słuchasz rapu? Co to za pytanie? Ja nie co, wiem. Czemu nie? Wiesz co? Rapu. Ja zaczęłam słuchać tego typu muzyki. Ja pamiętam. Nie pamiętam, który to był rok. To był chyba 2008 może. Jak pojechałam z kuzynem i z jego rodzicami nad morze i kuzyn mi puścił piosenkę Grubson Biba. I po tej piosence ja zaczęłam słuchać dużo hip-hopu, dużo regga i dużo rapu. Od, od momentu, jak, jak właśnie kuzyn mi zaczął puszczać Grupsona i zaczął, zaczął puszczać mi Grupsona właśnie od tamtej piosenki, no to najpierw słuchałam ogólnie bardzo dużo Grupsona, a, a potem się ogólnie przerzuciłam na hip-hop i rap, a od, y, od tego reggae, które gdzieś tam chwilę słuchałam, odbiłam, ale ja nie słucham ogólnie rapu tak, tak żeby słuchać go dużo. M, nie wiem w sumie, skąd się wzięło to pytanie, bo ja raczej więcej roka słucham niż rapu. Stąd pytanie, że widziałem twoje drzwi obklejone po prostu Aha! wszelką maścią no Tak z płyt, które em, no to, też mam u siebie. Więc. No to ja wspieram y, polskich artystów i kupuję płyty, jeżeli się pojawiają jak kogoś słucham, to, to kupuję płytę, żeby, żeby wesprzeć artystę. No to tak. Jak chodzi o zagranicznych twórców, to tych płyt aż tak nie kupuję, ale to też wynika z, z sporej, w sporej mierze z tego, że z zagranicznych artystów nie słucham raperów, za bardzo słucham bardziej zagranicznego rocka. A ja mieszkam z tatą i mój tata ma większość tych płyt, które ja bym chciała sobie kupić, gdybym miała kupować płyty rokowe, więc nie ma sensu ich po prostu dublować. Dlatego kupuję tylko płyty polskich raperów, żeby, żeby wspierać twórców, których gdzieś tam lubię, a żeby nie dublować tego, co już w domu jest. Okej, okay, czyli o rapie za dużo sobie nie porozmawiamy, ale może masz jakiegoś ulubieńca rapowego? Pezet. Pezet. Tylko tak. Pezet? Czy, czy no, jest jeszcze ktoś może. Na pewno nie tylko. Jan Rapowanie bardzo lubię. Jan Krapowanie to jest mój kolega sprzed lat, ale od kiedy jest w SB, to już nie mamy kontaktu za bardzo, ale dalej słucham, dalej bardzo lubię, pozdrawiam. Okej. Okay. No dobra. No dobra, no to idziemy dalej. myślałem, że trochę więcej pogadamy, ale jak mówisz, że bardziej rok, to ja, ja, się nie znaczy, powiem, nie, ja się nie nie, nie no spoko, w sensie możemy pogadać, jeżeli masz jakieś pytanka na ten temat, to spoko. To nie jest tak, że ja słucham rapu naprawdę mało, tylko jak porównać ilość słuchanego roka do słuchanego rapu, no to rap jest w mniejszości, ale pomimo to słucham go nawet sporo, nie? więc to nie jest tak, że, że jest to jakieś tam naprawdę minimum, tylko porównując, no to jest nieco mniej niż szeroka. Jakichś konkretnych pytań, to prawda, nie miałem się już w rozmowie wiedział, ale ten też. PZ słuchałem kilka piosenek, tak naprawdę, więc nie jestem w stanie też za bardzo powiedzieć. przynajmniej, że komuś innego wymienisz, a. A Janka Rapowanie, słyszałem Bożej jedno albo dwie piosenki, tak <grym> z, z nowymi nie jestem na czasie prawie w ogóle. M mnie PZ siada bardzo zwłaszcza muzyka emocjonalna płytami yy, jak mam jakiś gorszy okres w życiu, to muzyka emocjonalna to jest u mnie mastwem na głośnikach, a yy, Janka Rapowanie, ja słucham bo właśnie w 2015 jak on zaczynał i, i się znaliśmy, no to wtedy po prostu propsowałam, bo kolega yy, i ja się tak wkręciłam w, w słuchanie, bo po prostu od pierwszej piosenki tak naprawdę sprawdzałam i, 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 i gdzieś tam mamy podobny vibe'ik w sumie jako ludzie, dlatego, yy, dlatego gdzieś tam lubię, ale jakby wymieniać kogoś więcej, kogo gdzieś tam kiedyś strasznie dużo słuchałam, na przykład Słonia, to też jeden z takich z moich ulubionych raperów. Teraz go już na przykład nie słucham prawie w ogóle, ale kiedyś byłam psycho, jak chodzi o słonia. Dejsa bardzo dużo słucham. Nawet z Dejsem miałam tak, że kiedyś go słucham bardzo dużo, potem go nie słucham w ogóle, a od kilku miesięcy mogę zapętlać gdzieś tam też i nowe i stare płyty. Yy, Unda D'Asea na przykład to już jest w ogóle dla mnie. Yy, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Słucham od jakichś dwóch lat i kompletnie mi się żadna piosenka jeszcze nie znudziła. Po prostu, jakby mi kazali słuchać tylko jednego, yy, tylko jakiegoś jednego zespołu bądź jednego yy, wykonawcy do końca życia, to byłaby to Unda D'Asea, bo po prostu dla mnie wszystkie ich piosenki. Mają taki vibe, że ja mogę zapętlać w kółko jedną piosenkę przez x czasu i ona mi się nie nudzi. I mówię, słucham od dwóch lat i od dwóch lat żadna piosenka mi się nie znudziła, a naprawdę katuje. Um, nie wiem, kogo jeszcze jakoś tak super dużo słucham. Musiałam sobie wejść na playlistę po prostu, żeby to posprawdzać, bo tak z głowy powiem, jest co ja tam. Ech, wypada mi z głowy takie rzeczy. Wypadają mi z głowy takie rzeczy. Mhm. Mm on no, mówisz, że możesz zapędzać. Ja mam z drugiej strony coś takiego, że ja mam listę zbierano od Łohoho, też trochę lat już. I praktycznie nic nie usuwałem nigdy z tego, no, co słuchałem. To ja też tak mam. I teraz mam coś. I, ale teraz mam coś takiego, że jak puszczę na telefonie, co rzadko robię, w sumie rzadko puszczam sobie już muzykę typowo rapową, tylko y, coś na YouTubie sobie odpalę, nie? Y, to y, jakbym miał wziąć słuchawki, czasami się zdarzało, że brałem słuchawki, brałem telefon, bo gdzieś tam wychodziłem czy coś, y, to więcej przeskipowywałem rzeczy, niż, niż rzeczywiście słuchałem, bo już nie jestem w stanie słuchać rzeczy, które słuchałem kilka lat temu. Bo... A to nie, nie to, to, ja to ja akurat tak właśnie bardzo sobie lubię wracać do takich rzeczy. Ja właśnie tak samo nigdy nie usłyszałam niczego z playlist, jak mam zakładkę polubione filmy na YouTube i tam mam, ja w większości mam same piosenki polubione, bo nie, nie miałam nigdy na YouTube osobnej playlisty do słuchania muzyki, tylko po prostu wszystko wrzucałam w lubię to i żeby mi filmy nie przerywały słuchania muzyki, to, to raczej nic prócz muzyki um, nigdy nie łapkowałam na YouTubie, żeby mi tam właśnie przerowników nie robiło i yy, jak gdzieś sobie czasem docieram do tych odchłani, tam do tych czeluści tej mojej listy, lubię to i mi się właśnie puszczają piosenki, które na przykład słuchałam, nie wiem, w 2014 to ja mam takie nie no, zajebiście i, i sobie pośpiewam przy okazji <grym> <laughs> znaczy niektóre na pewno mógłbym, ale niektóre to, to nie bardzo, bo ja głównie smuty słuchałem i mówię po co mam sobie psuć humor, to w drugą stronę raczej tak jak mówiłeś, że jak zły, zły dzień, jakieś smuty i tak dalej, to jeszcze się ale tą muzyką. <laughs> tak. Czasem lubię. Ja też tak robiłem, ja też tak robiłem, ale to jest błędne koło, ci powiem. Jak już tak na przykład kiedyś wszedłem, to, to tylko tego słuchałem i to wychodziło na to, że też przez to cały czas miałem humor zybany, a ja tak to włączysz sobie cokolwiek i, i, i jest lepiej chyba. No tak, w sensie ja na przykład jak rano jadę do pracy, jestem zaspana, to zawsze sobie puszczam coś żywego, żeby się ożywić, pomimo że nie mam energii jeszcze na słuchanie czegoś żywszego i najchętniej bym sobie puściła coś takiego, co tak wolno płynie, ale się boję, że wtedy zasnę w autobusie i prześpię przystanek, na którym mam wysiąść. Aha, widzisz, bo ja, ja, ja mam też tak, że strasznym melomanem kiedyś byłem, bo praktycznie nie rozstawałem się ze słuchawkami, teraz no, ze słuchawkami mało do czynienia, szczerze mówiąc, ale... Y Praktycznie zawsze jak siedzę, nie piszę scenariusz czy cokolwiek, to, to zawsze coś leci, zawsze. W sensie nie, nie ma czegoś konkretnego, że o jakiejś tej płyty słucham, czy tej płyty słucham. Chociaż też się to zdarzyło, to, to jakieś radio cokolwiek, żeby leciało. Dziwnie jest mi bez muzyki, też tak masz? no tak, ja zdecydowanie ja z domu nie wychodzę bez słuchawek tak naprawdę i to nie wiem, czy idę na spacer z psami, czy jadę do pracy czy gdziekolwiek wychodzę nawet na 5 minut to zawsze mam słuchawki na uszach, a w domu jak jestem, no to też albo gra mi muzyka, albo właśnie w tle sobie oglądam film bądź serial, nie? nie potrafię siedzieć w ciszy nawet jak się uczę to czy tam na studia, czy jak jeszcze chodziłam do szkoły i się uczyłam do szkoły, to zawsze mi muzyka musiała grać ja ciszę potrzebuję tylko jak zasypiam, bo wtedy muszę mieć ciszę idealną. A w każdym innym momencie to, to musi mi lecieć muzyka albo jakiś właśnie serial, film. Tak, kiedyś jak zasypiałem, nawet miałem yy, ten, słuchawki na full odpalone, i czasami tak To było, ja nawet... nigdy tak nie umiałam, właśnie. Nigdy nie umiałam zasnąć przy, przy muzyce, w słuchawkach czy coś. Mnie każdy najmniejszy szmer denerwuje. Jak, jak zasypiam. Także akurat w, w, przy zasypianiu nie umiem. Ja mam chyba mniejszy problem z, z dźwiękami niż, niż ze światem, bo świato to jest... Ach, ale trzeba czasami się przyzwyczaić. Dobra, a jaki masz stosunek do szefa? Uważasz, że jest potrzebny, czy raczej jest taką przykrą koniecznością? W sensie? Do jakiego szefa? Do jakiegokolwiek, nie sobie po prostu. Czy rola, szef. To jest coś, co dla ciebie jest przykrą koniecznością, kimś, kto jest po to, żeby z batem stać, czy raczej spoko, jest ktoś taki i jest potrzebny. To na pewno zależy od tego, jakie kto ma doświadczenia ze swoimi szefami, nie? bo na przykład moja kierowniczka w moim sklepie to jest moim zdaniem złota kobieta. Ja się bardzo cieszę, że ona jest bo zawsze jak jest jakiś, jakiś nie wiem, gorszy dzień w pracy, zawsze jak ja nie wiem, jak sobie z czymś poradzić, to wiem, że mam na kogo liczyć. I to nawet nie chodzi o rzeczy stickte z pracy, tylko moja kierowniczka, nie wiem, na przykład widzi, że, że ja mam jakieś gorsze samopoczucie i mogę z nią o wszystkim porozmawiać, nie? Także ja na przykład uważam, że... Znaczy uważam. Ja się po prostu bardzo cieszę, że mam kierowniczkę, jaką mam. a Jak to jest ogólnie, czy jest to potrzebne, czy nie. Nie wiem. W moim przypadku tak, jak najbardziej, bo trafiłam na świetną osobę. Gdybym trafiła na gorszą osobę, to najprawdopodobniej miałabym inne zdanie, nie. Okej, okay, ale to jest kierowniczko do czynienia powiedzmy codziennie. W sensie, jak jesteś pracy, to jest też kierowniczka? Yy, zależy. W sensie, od kiedy dostałam awans, to nie. Bo ja teraz jestem kierownikiem zmiany, więc, więc teoretycznie bywają dni, kiedy jej nie ma. Aczkolwiek teraz od tego miesiąca mamy porobione zespoły. M, takie. Zostaliśmy przydzieleni na pół, że wcześniej mieliśmy spore rotacje, kto z kim pracuje, i wtedy właśnie często było tak, że nie było ani kierowniczki, ani zastępcy kierownika, i wtedy byłam sama ja na zmianie, ja kierowałam zmianą, i, i tam były tylko osoby, jakby, którymi ja kierowałam na zmianie, ale od lutego wprowadzili nam mm, ze względu na covida, że nie mamy takich rotacji na zmianie, tylko cały czas są te same osoby, że mamy dwie zmiany i chodzimy na przemian do pracy i właśnie ja jestem na zmianie z kierowniczką i ja się bardzo cieszę, że jestem na zmianie z kierowniczką, yy, bo tak, jest wymagająca, yy, ale nigdy nie jest tak, że każe robić rzeczy, które są niepotrzebne, i, I nigdy nie jest tak, że, że zleca mi na przykład coś ponad mojej siły, nawet jeżeli mnie się wydaje, że ja na przykład czegoś nie potrafię zrobić, czy coś tego typu, czy, czy ja się nie czuję na siłach, no to ona mi pokaże, wytłumaczy i potem zleci mi po prostu zrobić to jeszcze raz, nie? I ja na przykład uważam, że dzięki mojej kierowniczce ja się bardzo dużo rozwijam w pracy. Więc ja się jak najbardziej cieszę, że ona jest, nie? I, i teraz pracuję z nią za każdym razem, jak jest ona na zmianie, to, to pracuję z nią. I się bardzo cieszę, że tak jest. Okej, okay. no to fajnie. Ja akurat wiem, zupełnie odwrotne <laughs> te y, doświadczenia z jakimikolwiek szefami czy właśnie kierownikami zmiany. Więc, więc ciekawi mnie to, ale chyba ktoś jeszcze też powiedział, że mam bardzo podobnie, w sensie, że miał albo takich fajnych, właśnie takich mentorów, jak mówisz, mm -hmm. a, a czasami właśnie takich, co mobbing o, robisz, jesteś tają siłą roboczą i podwyżka a areczku, masz złamaną rękę, ale drugą masz sprawną, nie? No to nie, to ja w żadnej mojej pracy się nigdy z tym nie zatknęłam, bo, bo pracowałam... Pracowałam na przykład w Żabce, pracowałam na przykład w barze sobie dorabiałam i, i teraz pracuję właśnie w branży zoologicznej i nigdy się nie zetknęłam tak naprawdę z niczym takim, żeby przełożony źle mnie traktował. A to spoko. Dobra, a co byś poprawiła w Animedii? To jest takie pytanie prawie do wszystkich. Ale w anime, obecnie, czy w anime, która się zaczynała w lutym, lipcu? Nie, nie, nie wiem, jak na to patrzeć, bo to tak jak mówię, nagrywamy ten, ten wywiad, to już jest piąty. Ja nawet nie wiem, gdzie on trafi w tym momencie, bo zaznaczmy, że jest 8 luty dzisiaj, jak nagrywamy. Więc nie wiem, ogólnie, czy do tego, co było. Ja no, powiedziałbym, że w momencie, w którym jesteśmy, no, w sensie, ch chyba. Chyba, jeżeli ożyje to, to co by się jeszcze zmieniło? O tak. Hmm. To znaczy, ja nie wiem jaki byłby złoty przepis na to, żeby zaczęło być w Animadii lepiej. Jeżeli patrzeć na to, co było nie tak, to uważam, że była za słaba integracja, i jeżeli teraz yy, miałoby być lepiej, to uważam, że powinna się ona zwiększyć, ale ja już naprawdę w to nie wierzę. <grym> yy, jeżeli chodzi o animedię, bo, bo z wcześniejszymi osobami też były rozmowy na ten temat nie zmieniło się to, więc no nie wiem, jak to będzie teraz, bo, bo nie wiem, czy się <grym> zapowiada na to, żeby, żeby z obecnymi osobami ten. Kontakt między nami był jakiś super. Yy, a tak, to co jeszcze, to właśnie to jest rzecz, która uważam, że nie wiem, czy by pomogła, yy, ale wydaje mi się, że harmonogram nie byłby potrzebny, żeby był egzekwowany tak jak wcześniej, znaczy egzekwowany. Nigdy nie był jakoś super, ale na zasadzie, że cały czas jakby. Trzeba było się wpisywać na jakiś konkretny termin z tym filmem i musiałeś dotrzymać, dotrzymać tego terminu, no to jeżeli to nie wyszło, to być może lepiej by było, żeby po prostu ktoś zrobi film i, i jak ma go zrobiony, to tego wrzuca i tyle. Aczkolwiek ja nie wiem, czy to by wypaliło, bo ja po prostu... Ja do siebie tak robiłam filmy zawsze, nie? Że po prostu miałam ochotę zrobić film, robiłam film i tyle. I no widać jak mój kanał skończył, więc jest sprawy prawdopodobieństwo, że media by tak samo skończyła, ale no i, i, i bez tego nie skończyła za dobrze. Dlatego ja tu nie mam żadnego złotego środka, co się w Animedii powinno zmienić. To jest ewentualnie takie po prostu moje gdybanie, że jak to nie wyszło, to może w drugą stronę, nie? A, a tak to no, to no to nie mam więcej takich żadnych pomysłów, szczerze powiedziawszy, bo <laughs> nie chciałabym, żeby to zabrzmiało źle, ale ja uważam, że ja zrobiłam wszystko, co mogłam do, yy, w anime żeby to poszło w dobrą stronę i ja już wykorzystałam po prostu wszystkie pomysły, jakie miałam, żeby, żeby to pociągnąć w dobrym kierunku. Okej, okay, więc ja tylko znaczy, że od jakichś dwóch, trzech tygodni dzienny harmonogram nie istnieje, w sensie ja tam zrobiłem 2022 nie ma daty, jeżeli o to chodzi, <gry> więc ten pomysł już jest dawno wprowadzony, ale to jest tak, jak mówisz, to raczej nic nie daje, ponieważ po prostu nie ma filmów i tyle na ten moment. Nie wiem, czy to jest w przyszłości. Może to ciekawie brzmiecie, jeżeli ktoś ogląda ten wywiad i okazuje się, że albo Animedia Media bardzo dobrze żyje teraz, albo w ogóle nie żyje, albo żyje średnio. A co do poprzednich rzeczy, to ja, ja trochę też bym się pod tym podpisał, że też już nie wierzę. Yy, wierzyłem nawet jeszcze, jak nagrywaliśmy to QA na... w grudniu, bo miało być pięknie, i to nie tak, że kogoś chcieliśmy jakby oszukać czy coś, że o Boże, będziemy pompować bańkę, że tak, yy, będzie super. Tylko ja naprawdę w to wierzyłem, a znowu się przeliczyłem i już, już też przestałem wierzyć w to jakkolwiek. Yy, teraz czekam na jakby ruch innych yy, i też uważam, że zrobiłem wszystko, co, co mogłem, chociaż kwestia jest tego, że no też nie jestem omnibusem, że na, na wszystko wpadnę sam, nie? I, I też starałem się jakkolwiek, myślę, możesz powiedzieć czy, czy się mylę, czy nie, ale jakoś tą integrację zapewnić czy to pisemną, czy po prostu nawet czasami tego live'a głupiego zrobić. To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o taką integrację między nami, to wydaje mi się, że że starałeś się to jakoś tam. Za, widać było, że nie chcesz podejmować decyzji sam, czy coś tego to tylko zawsze się pytałeś innych o zdanie, zawsze tam jakoś próbowałeś zachęcić innych, żeby też się wypowiedzieli, co oni na, na, na dany temat sądzą. A, a to, że już nie każdy chciał w tym uczestniczyć w takim stopniu, no to nic nie poradzisz, nie? Dobra, bo nie miałem takiego pytania, ale mnie ciekawi. Myślę, że odpowiedz mi przynajmniej szczerze. To co zjebałem, o ja, osobiście. Mm, komunikacja z widzami. A, a, to tam najmniejszy problem. To, to <grym> tak. Znaczy, no tak uważam, że mm, y, twoi widzowie być może, albo na swoim kanale jeżeli się y, porozumiewasz z widzami w sposób, w jaki chcesz się porozumiewać, no to jakby nikomu nie do tego, ale w momencie, w którym zetknąłeś się z widzami, nie wiem, z Kanisa, czy, czy kogokolwiek innego, kto doszedł do Anime, no to ci ludzie y, mogli mieć zupełnie inny vibe, po prostu i nie rozumieć rzeczy Yy, które im piszesz w taki sposób, w jaki im piszesz, i po prostu mogłeś yy, przez to zrazić wielu nieswoich widzów ogólnie do projektu, nie? Także to, to uważam, był Twój spory błąd. A, no to ja się akurat pod tym nie czuję winny. <grybujesz> tak no, naprawdę. Domyślam się. <grybujesz> e, no. Ale, ale to w sumie będę miał podobne pytanie, albo możemy od razu, a jest bardzo niedawno, niedługo to pytanie, bo jaki ty masz stosunek do widzów? Kim dla ciebie są? Nie wiem, jaki masz stosunek do widzów, bo nie mam ich za wielu. W sensie ja nie w sensie, czuję, że Ja nie, nie, nie wiem tylko o swoim nie. kanale nie. ogólnie, czy, czy Twoi, czy Animali, czy ogólnie widzowie odbiorcy twoich e, treści, że tak powiem. Nie wiem, kurde ciężkie to jest dla mnie pytanie, bo.. Nie zastanawiałam się w sumie nigdy nad tym za bardzo. Nie mam czegoś takiego, żeby latać do widzów i mówić im: Jezus kocham Was za to, że jesteście, dziękuję Wam za wszystko. Staram się szanować widzów za to, że poświęcają czas na, na, na oglądanie tego, co robię, chociaż no, z drugiej strony, moim zdaniem, to jest po prostu taka wymiana, nie? że. Ja robię coś, co im sprawi przyjemność, oni dają mi feedback, który mnie sprawia przyjemność, więc nie wiem, to, to też nie jest tak, że ja widzom jakoś super dużo zawdzięczam. Ja nie chcę, żeby to zawsze miało jakieś źle, nie? ale to nie jest tak, że ja widzom jakoś super dużo zawdzięczam, bo ja nie żyję z YouTube'a, nie, nie działam na nim jakoś prężnie, żeby, żeby to mi miało jakoś niewiarygodnie dużo dawać, że, że tam więcej osób mnie ogląda czy coś, dlatego no też. Mm, nie wiem, ja nigdy nie robiłam rzeczy typu na początku filmu powiedzieć, że hej, zacznij subskrybować mój kanał, y, siema, zostaw łapkę w górę czy coś tego typu, no bo ja mam trochę takie podejście, że jak kogoś zainteresuje swoimi materiałami, to fajnie. Jak ktoś będzie y, chciał y, wejść ze mną w jakąś polemikę pod filmami, to jeszcze fajniej, bo się będziemy mogli powymieniać swoimi opiniami, co, co lubię robić. Y, jak wywiąże się z tego jakaś znajomość, bo poznałam parę osób przez YouTube'a i z niektórymi mam kontakt nawet parę lat, no to y, też bardzo fajnie. Ale no, większość widzów to są dla mnie po prostu widzowie, po prostu osoby, które oglądają moje filmy. Jeżeli ktoś. Um... Nawet wiesz, nie pisze mi żadnych komentarzy pod filmami, no to ja nawet nie wiem o istnieniu takiej osoby, nie? Dlatego takich osób nie mam, jak ocenić w jakikolwiek sposób, co ja o nich myślę, a co nie. Każdy, kto daje mi jakikolwiek feedback, kogo jestem w stanie zauważyć na tym moim kanale, no to się cieszę po prostu, że jest, nie? I to bez względu na to, czy, czy jest to pozytywna czy negatywna wypowiedź pod filmem. To, to po prostu fajnie, że komuś się chciało poświęcić czas. Doceniam to bardzo. A jeżeli chodzi o, o takich widzów duchów, no to nie jest tak, że mm, mam totalnie wyjebane w to, tylko po prostu nie mam się jak o nich wypowiedzieć no bo. No bo Prócz tego, że kliknęli na mój film, no to ja nic, nie wiem, na, na, na temat takich osób to, to ciężko mi cokolwiek powiedzieć, nie? Jak, jak jestem w stanie z kimś wejść w jakąkolwiek interakcję, no to bardzo doceniam, że, że taka osoba jest i że się jej chciało poświęcić czas, żeby sprawdzić to, co zrobiłam, robi mi się miło, a, a pozostałych, no to, no to no nic, no. no. A, bo widzisz, ty mówisz, że, że ten żnioszny że nie wyjebanych, a właśnie widzów duchów. W sensie tak jak powiedziałem na podcaście, dalej to potrzebuję, że. Dobra, mówię, ale, ale nie będę za każdym razem mówił. No. No, no. Ale, ale ja nie mówię, że miej sobie spoko, tylko chodzi o to, że jak... Pisał jakiś widz komentarz już. To to nie jest wtedy widz duch. I to po prostu nie jest twój widz, tylko to na przykład przyszedł widz, spycha czy kanisa, którzy robią inne filmy niż Ty, i nie zrozumieli Twojego filmu, i piszą ci coś, cokolwiek pod tym filmem, no to po prostu tak delikatnie, empatyczniej by było podejść do człowieka, że okej, okay, to nie jest mój widz, to jest widz na przykład spycha. Spychu robi inne, inne filmy niż ja, więc być może do jego widza też trzeba podejść inaczej niż do mojego. Tego, a, a że podchodziłeś do cudzych widzów jak do swoich, no to po prostu niektóre do siebie zraziłeś. Ja to miałam na myśli, bo to, że ty się nie przejmujesz widzami, którzy nijak się na kanale nie udzielają i mówisz, że masz w nich wyjebane, to to akurat tu nie mam do ciebie pretensji żadnych, nie? Mhm. A czy nie? No ja tu nie, nie tłumaczę. Nie chcę mi się tłumaczyć, bo to nie, nie też nie o mnie ten wywiad, ale, ale jeżeli do tego że to zaznaczył, że ja nie pisałem pod czy Wiem. Z tego mi się zdaje, pod czyim materiałem nie pisałeś. Ale to nie chodzi o to, że pisałeś pod swoim materiałem czy pod czyimś, ale no tak czy inaczej wiesz, zrzucaliśmy swoich widzów na jeden kanał i pod twoimi materiałami też pisali cudzy widzowie, którzy, którzy gdzieś tam chcieli się zainteresować projektem, a zatknęli się z tobą i stwierdzili, że dobra, to ja jednak nie chcę nic wiedzieć na temat tego projektu. Oh, okej. Okay. Znaczy no dobra, dobra, ja rozumiem waszą postawę, ale nie zamierzam jej zmieniać, w sensie swojej, nie? Jestem, Bo spoko, rozumiem. nie mnie to nie boli. Nie, nie, mnie to nie boli. Nie no, po prostu wiesz, to, to też nie jest coś, co ja bym ci wyciągała, gdybyś o to nie zapytał, nie? Bo też nie jest to tak, Jasne. że y, doskwiera mi to w taki sposób, że y, nie wiem, mam do ciebie jakieś niesamowite wyrzuty i, i właśnie chciałabym ci to wypomnieć, ale jak już po prostu padło pytanie, no to odpowiedziałam, I tyle. Tak, nie, no w sensie i tak, i tak trochę to zmieniłem, mam wrażenie, bo później po prostu ignorowałem y, pewne osoby, pewne komentarze i nie odpisywałem na nie. A później jak już yy, znowu była stypa w nasz czacie, nikt się nie odzywał, to uznałem Skoro wy się nie interesujecie to ja po swojemu zacznę wracać, a nie będę tutaj się ten, bo ja mam też tak, że ja, ja po prostu mam wrażenie, że muszę odpowiedzieć na komentarze, nawet powiem ci, że teraz na dniach y, wpadłem na pomysł, że ja odpiszę na wszystkie komentarze na swoim kanale, w sensie i y, już jestem, na razie mam dwa miesiące wstecz wszystko wypisane i, i, i tak codziennie odpisuję, odpisuję te wszystkie komentarze, nawet na niektóre sprzed czterech lat, także, także... Y, Odpisuję na te komentarze, które baba, reszta to w sumie właśnie ludzie, duchy, więc yy, traktuję tak samo osoby, jak ludzi na ulicy, których nie znam, czyli nie obchodzą mnie w ogóle. Ale dobra. No bo ja do tego podchodzę trochę no? tak, jak na zasadzie, wiesz co. Yy, tak jak trochę w pracy mam, że przychodzi klient, który po prostu przychodzi i wychodzi, to ja na ogół nawet nie patrzę na twarz tej osoby, ale przychodzi klient, który. Yy, Prosi mnie o pomoc, o doradzenie, o doradzenie w czymkolwiek, to ja zapamiętuję takich ludzi i następnym razem, jak przychodzą, to się pytam, czy na przykład to, to co próbowaliśmy razem wymyślić, pomogło, nie? Więc, no, na, na takiej zasadzie do tego podchodzę. No, tego to są fizyczne osoby versus awatary, nie? Takie mam wrażenie, bo ja na przykład. Yy... No w realu też nie jestem jakoś bardzo miły, jeżeli o to chodzi, ale jak mówimy już o pracy, ja też byłem y, y, kierownikiem, dnia, czy brygadzistą, jak to nazwać, to też dosłownie rozmawiałem z tymi klientami, czy to w twarz, czy to przez telefon. Nie, że tak hamsko do nich podchodziłem, nawet jak miałem zły humor czy coś, to nie po prostu mówię, no gościu, czemu ty masz na tym jakby cierpieć, ale inter w internecie mnie w ogóle nie obchodzą y, uczucia ludzi, nie, że tak powiem. No czaję. W sensie ja mówię o sobie, że tak analogicznie, nie? Właśnie po prostu przychodzi jakiś tam losowy klient, który nic ode mnie nie chce i, i, i zaraz wychodzi. No to podobnie mam z widzem, który po prostu wchodzi na mój kanał i wychodzi, nie zostawiając nic po sobie, no to po prostu. Jestem miła, bo, bo wypada, ale w momencie, w którym jest widz, który coś, sobie, coś po sobie zostawia na kanale, a, a przychodzi klient, z którym właśnie mam jakąś interakcję, no to takie osoby zapamiętuję i, i, i no, tak inaczej, nie? Bo po prostu był jakiś kontakt z konkretną osobą. Więc u mnie ciekawy, tak bo... analogicznie po prostu. Albo mhm. na przykład w sensie znowu. Trochę o mnie, ale yy, ten. Ja, ja na przykład mam w ogóle od, oddzielne te kwestie u siebie na przykład, bo yy, tak jak w pracy właśnie mówię z tymi fizycznymi osobami, też były osoby, które nie wiem, spotkałem raz przez trzy lata na przykład i, i, i w ogóle nie, nie pamiętam, ale znowu to nie było na zasadzie, yy, mam zły humor, to będę tak ich jechał i nawet bym powiem Ci, że miałem kolegę, z którym dużo sobie rozmawialiśmy. To y, my widzieliśmy, jak ludzie się zmieniają. Były osoby, które były na, na, na zwykłych stanowiskach, że tak powiem, nie na, na, najmniejszym, jakie mogły być. A potem przechodziły do właśnie brygadzistów i oni traktowali tych klientów jak szmaty, nie? Że y, chamsko do nich się odzywali i w ogóle tam cisnęli czasami ich i temu mówimy. Jakie to jest dziwne, nie? W sensie takie zachowanie moje kiedyś y, sam. Y, Cisnąłem z tym kolegą, tylko to było na zasadzie fizyczne osoby, więc tak to wyglądało. Mm. I nawet były, były osoby, byli, byli klienci, którzy mnie wkurzali, ale to najczęściej po prostu było tak, że z niesmakiem mówiłem: zrób to, zrób to, zrób to, bo to mi jest potrzebne, dawałem mu kwitek i do widzenia. Ale, ale nie było, że wiesz, żeby to się z kim kłócić, bo to bez sensu też. No nie wiem, mnie po prostu chodzi o to, że. że... Do większości mam podejście neutralne, ale jeżeli z kimś wchodzą w interakcję, no to doceniam, że mogłam wejść w te interakcję, nie? To tak podsumowując. No, ja mam po prostu, że XD dla każdego. W sensie, no, zaczynamy z pozycji ludzi randomowe. Ja nawet myślę, nie wiem, czy słusznie, czy nie, że dużo osób może mieć podobnie jak ja, tylko... Nikt Boisz nie boi się o tym mówić, powiedzieć. Bo to jest. No. Tak, tak, tak. W sensie nie wiem, nie spotkałem takiej osoby, chyba. W sensie też nie znam za dużo jakby twórców jakichkolwiek, czy mniejszych, czy większych, ale po prostu, taki, nie wiem, mam trochę z doświadczenia wrażenie, że, że może tak być, tylko że nikt tego po prostu nie powie. A ja po prostu, no trudno, ja też. Pomimo tego, że żyję z YouTube'a, fajnie mi się to robi, to też nie wiąże tego do końca życia, choć chciałbym. Yy, uważam, że na przykład w tym momencie, w którym jestem, jest, jest słabo bardzo na YouTubie i jak, jak się nie uda, trudno po prostu pójdę sobie robić inne rzeczy, a to będzie jakąś poboczną rzeczą, więc nie uważam, żebym. Że jest jakikolwiek powód, że mnie był tutaj szczery, i nawet kolejne pytanie to jest właśnie to, czy to, jak się pokazujesz w internecie, jak na, na, na tych swoich filmikach, czy, czy kiedyś się pokazywałeś, czy teraz, to jest taka e, maska, czy, czy po prostu szczerze to, co chcesz powiedzieć? Mm, no raczej w sensie. Jedyną rzeczą, jaka może się różnić, jeżeli chodzi o mnie realnie, a o mnie na filmach, no to tak jak już mówiłam wcześniej, ja dużo siedzę nad scenariuszem, żeby on był spójny, bo. Wyślę, słychać różnicę, jak na przykład rozmawiamy teraz i ja się nieco plączę we własnych myślach, a, a jak to przekazuję na filmach, rzeczy, które chcę przekazać, ale tak to, no to ja raczej nigdy nie, nie czułam potrzeby, żeby robić cokolwiek e, pod publikę, żeby się komuś przyposować e, swoim zdaniem, swoją opinią, no bo ja też, no tak jak mówiłam. Mm, nie, nie widzę się jako youtubera, żebym miała w głowie jakąś taką myśl, że muszę zrobić to w taki sposób, żeby nikogo do siebie nie zrazić, żeby mieć możliwość pójść dalej. No to jakby ja nie, nie, nie czułam nigdy czegoś takiego, tylko zawsze miałam, że chcę przedstawić swoją opinię i. Przyciągnę tym ludzi, który, z którym się to spodoba, bądź ludzi, którym się to nie spodoba i z którymi będę mogła przedyskutować to, dlaczego im się to nie podoba. I no, nic więcej nigdy nie miałam w głowie robiąc materiały, dlatego też no, nie miałabym raczej potrzeby udawać kogoś przed kamerą. Yy, plus, yy, no, no, nie wiem, na ile jesteś w stanie poznać człowieka. Po, po jego filmach opiniotwórczych jakiś tam na, na YouTubie, no ale tak jak na przykład siedzę tutaj na Discordzie, no to też gadam tutaj z ludźmi no tak normalnie, jak ze znajomymi swoimi takimi, wiesz, w życiu prywatnym, nie? Także tutaj na Discordzie też nie jest tak, żebym. nie wiem, chciała być milsza, żeby mnie ludzie bardziej polubili, czy coś? Nie? Normalnie mhm. raczej. To spoko, po prostu. To trochę wracając do tego, co mówiliśmy, czyli taka no, zwykła szczerość. Jakbyś coś powiedziała, powiedzmy swojego, ale by było kontrowersyjne, to tak naprawdę to jest chyba na wyraz kontrowersyjne wtedy, nie? Tylko po prostu mówisz szczerze, a to, że opinia się nie zgadza z większością, to już jest trudno, chyba. No tak to wrażenie, szczerze to, nie? ja nie wiem, czy się przejmuję takimi rzeczami, bo. Yy, nie wiem, no ja. ja yy, znaczy, dobra, może. Yy, w internecie staram się, ale to nie, że w internecie, tylko ja ogólnie jak poznaję nowych ludzi, to staram się nie zrobić jakiegoś super złego wrażenia. Z tym, że to, to nie jest kwestia tego, że nie wiem, że, że jakieś intencjonalne to jest, czy coś w tym stylu, tylko po prostu ja dopiero... Po czasie zaczynam się czuć przy ludziach na tyle pewnie, przy konkretnych osobach, żeby jakby pokazać siebie w całości, no nie? A, yy, I objawia się to na przykład tym, że nie wiem, dopiero od jakiegoś czasu, jak piszesz głupoty na ogłoszeniach na anime to ci zaczynam tam odpowiadać równie głup yy, podobnymi głupotami, nie, bo już na tle są rozmawiam, że po prostu się czuję pewnie, żeby, żeby odpowiedzieć w taki a nie inny sposób. Yy, i, I tak samo mam po prostu z ludźmi realnie, że jak kogoś poznaję na początku, to na przykład nie rzucę sobie jakimś głupim żartem, który mógłby daną osobę obrazić ale jak znam się z kimś dłużej to yy, na przykład moi znajomi przedstawiając mnie swoim znajomym zaczynają od czegoś typu ona jest niemiła, ale nie przejmuj się tym to w żartach yy, no, a, a, a potem ci znajomi się pytają że jak to jest niemiła, jak dla nich nie jestem niemiła no nie jestem, no bo jak kogoś poznaję to, to yy, mimow mimowolnie się jakby wstrzymuje od tego yy, z tym, że nie jest to na zasadzie, że ja sobie myślę, że nie powinnam, tylko ja podświadomie po prostu tak mam, że, że na początku nie potrafię jakby pokazać siebie w całości innym, nie? Mm, mam zbyt mało doświadczenia, więc ja się nie wypowiem tej kwestii, w sensie nie poznaję tak, aż tak dużo osób, jeżeli o to chodzi. Ale ten, coś chciałem powiedzieć. A, bardzo mi się podoba właśnie takie wstryczki. Lubię z tym względem, że, że ja wręcz mi tego brakuje trochę, bo mówię, wspominam tego kolegę, z którym e, pracowałem, to my bardzo często sobie po prostu cisnęliśmy i to naprawdę hardo czasami e, o, o, o matkach, o tak naj, naj, najgorsze, najgorsze jak może, czyli o matkach, o dziewczynach i tak dalej. E, więc to było takie Wiedzieliśmy, że to jest po prostu żart, nie? Mm -hmm. A, ale mi tego brakuje, bo nie mam z kim się tak kardkorowo powiązywać. I czasami tak cisnę się na przykład z raktą i mam wrażenie, kurde, to, to mu chyba przykro się zrobiło teraz. Bo ja, bo ja trochę go traktowałem na przykład i dużo pisaliśmy na czasie sponsorskim, tak po prostu, nie? I ja, i ja lubię raktę ogólnie, nie? Po prostu jako człowieka lubię, tylko no. to chyba za bardzo popłynąłem w tą stronę, że na każde jego zdanie po prostu mu cisnę, ale ja tak jestem przyzwyczajony właśnie z tamtej pracy z tym gościem, gdzie my sobie cisnęliśmy non-stop. Znaczy, no to ja tak mam mm, w sensie, ja właśnie im bardziej kogoś poznaję, to to na tym więcej sobie pozwalam, bo ja lubię niemiłe żarty po prostu J jakkolwiek by to nie nazwać, ja po prostu y bywam dla ludzi hamska, ale dopiero w momencie y jak poznam kogoś na tyle, że wiem, że mogę sobie na to pozwolić, bo y jak kogoś nie znam na tyle, to tak jak mówię, to nie jest tak, że ja sobie myślę o tym, że nie chcę kogoś urazić, więc nie będę. Tylko jak gdzieś tak mimowolnie po prostu mam w środku, że, że na początku yy, po prostu nie, nie pozwalam sobie na zbyt wiele. Nie? I dopiero jak poznaję kogoś, to, to z czasem gdzieś to tam wychodzi. Ym, I zgubiłam wątek. <ś <ś> Okej, okay. ale ja ci powiem, że jeżeli chodzi o gadanie ze mną, to oczywiście może już wiesz, a może nie wiesz, to tutaj możesz odpinać wrotki. I nie, właśnie wszystko, nie? tak, tak, właśnie z tobą no to już się przekonałam, że mogę i jakby ja też jestem taką osobą, że do mnie można jakby wszystko powiedzieć tak naprawdę i ja na ogół... Nie no, ja po prostu wyczuwam, że to jest żart, i, i mam wyjebane. Jak, jak ktoś sobie ze mnie żartuje. W sensie, jak ktoś sobie ze mnie żartuje, to, to ja mam takie spoko, żartuj sobie. I ja się też nie obrażam, jak ktoś sobie ze mnie żartuje w, w żaden sposób. Także. Ja się yy... trochę bałem, że czasami <laughs> ostro pojechałem, bo to tak na przykład wiesz. Ile razy nie nagrywaliśmy, to nigdy się nie widzieliśmy, jakby, nie? Tylko no, na przykład no. po fakcie czy coś. Ja czasami ci powiem i jest taka cisza, i to takie, aha, i ja takie, o kurde, tutaj chyba za daleko pojechałem. <laughs> nie, to, to zawsze było w, w śmiechu z mojej strony, totalnie. Ja, ja ogólnie jestem fanką y, passive aggressive, to, to, to akurat lubię bardzo. I tak samo y, mnie na przykład bawi. Y, pretensjonalne mówienie do kogoś, tylko ja to robię w żarcie i ja mam wrażenie, że ludzie wyłapują, że ja tą pretensjonalność właśnie rzucam w żarcie, a potem się na przykład okazuje, że ludzie jednak tego nie wyłapali i mnie na przykład przepraszają, bo myślą, że powiedzieli coś złego. Ja mam takie nie, mordo mam wyjebane, w sensie ja, ja żartowałam. <grytanie> o, to wiesz co, to może być yy, powód, że ja tak trochę może też traktuję tych widzów, tak sobie teraz uś uświadomiłem, że właśnie ten passive aggressive, to ja chyba zanim poznam osobę, to ja zaczynam. Robię zupełnie odwrotnie niż ty i źle, okay, bo, no. bo, bo, bo po prostu nie jest coś takiego, że muszę poznać osobę, tylko od razu tak traktuję. Jak teraz sobie tak zastanowiłem się, to może tak być, że po prostu <laughs> znajecie taką osobę i od razu jakby pokazuje full siebie i to nie jest dobre, nie? Ale, ale cóż, no, trudno. Okej. Okay. Eee. A, jeszcze kwestia do tego, mówię, że, że nie, nie od razu odpinasz wrotki, tylko musisz po, po, poznać kogoś, to w, ty, w, te, w tej sytuacji trochę słabo, w sensie szkoda, bo jakbyś wiedziała, że przy mnie można, to może byś od razu pocisnęła, nie? Bo tam mówiłeś kiedyś, że na początku trochę się bałaś odezwać i tak dalej, i tak dalej, a no. jakbyś wiedziała, od razu szkoda, bo byś mogła pocisnąć i od razu zmienić. No, ale trudno. No, ja, ja się, ja myślę, że na znajomość z tobą tak bardziej się otwierać, że, że przestałam się bać, że może cię o czymś urazę, że to było po momencie, jak nagrywaliśmy podcast, jak ty chciałeś wtedy zrobić najazd na całą Animedia i, i wtedy mieliśmy takie delikatne pstryczki na, na podcaście, to myślę, że od tamtego momentu właśnie ja się zaczęłam tak coraz bardziej że, a dobra, chyba sobie mogę na więcej pozwolić. Oj. I spoko, spoko. Mnie to cieszy, mnie to cieszy. Dobra, a czy obchodzą cię jakieś oczekiwania widzów, czy tylko opinia na to, co zrobisz? Um, obchodzą mnie. W sensie, jeżeli ktoś. Jeżeli ja coś zrobię i ktoś mi mówi, że zrobiłam coś źle, to staram się to uwzględniać, tylko też jest to zależne, czy. Yy, czy, czy, czy ja rzeczywiście się potem z tym zgodzę, że coś poszło nie tak, czy po prostu uznam to za subiektywną opinię widza? Bo yy, są rzeczy, gdzie na przykład ktoś mi coś wypomni, jakiś błąd, ja stwierdzam, że hej masz rację i że następnym razem po prostu poprawię to. A są rzeczy, przy których yy, na przykład mam wrażenie, że ktoś nie zrozumiał zabiegu, jaki ja chciałam wykonać. I wtedy też nie mam czegoś takiego, że debilu nie zrozumiałeś, tylko, tylko bardziej na zasadzie: yy, Hej, dzięki za Twoją opinię, rozumiem, co masz na myśli, ale mój zamysł był inny, nie? Także yy, ja chętnie zawsze wysłucham, co ktoś ma do powiedzenia na temat tego, co robię, yy, w sensie jakieś tam uwagi i oczekiwania. Yy, ale no niekoniecznie zawsze yy, wcielę to w życie, bo, bo musi to najpierw przejść przez yy, mój mózg i muszę się zastanowić nad tym, czy to, czego chcę widzy, rzeczywiście ja też chcę, bo yy, to co chcą widzowie jest dla mnie. Yy, ważne, w jakiś tam w sensie. Yy, no interesuje mnie to, czego chcą widzowie, ale ważniejsze jest dla mnie to, co ja chcę robić. O, pięknie. W sensie to jest chyba w zasadzie. Wszyscy tak powiedzieli, tylko że odpowiedziałaś na opinię po tym, co już dostajesz, nie? Ale chodzi na przykład. Nie, 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 to yy... ja miałam na myśli też to, czego widzowie oczekują, tylko nie, nie, nie używam tego słowa, że oczekują, to jakby być może za mało, te, za, za mało wytłumaczyłam, ale nie, nie chodzi mi tylko o feedback, jaki dostaję po filmach, tylko też to, czego widzowie by chcieli na kanale, jeżeli chodzi o jakieś tam. Rzeczy, których nie ma, nie? Albo rzeczy, które są, aby ich nie chcieli też, no. Aha, czyli jeżeli ci piszą pod y, jakimś filmikiem, ej, Sołka zrób top 10 najładniejszych mężczyzn w anime, to ty mówisz, dobra, jak chcecie to zrobię, a sama z siebie bym tego nie robiła? No właśnie y, i tutaj dochodzimy do tego, że y, chętnie wysłucham oczekiwań widzów i jeżeli one będą zgodne z tym, co ja bym chciała, z czym ja bym się czuła dobrze, to wtedy to zrobię. Ale jeżeli nie są, no to wtedy, tak jak mówię, ważniejsze jest dla mnie to, czego ja chcę. Okej, okay. znaczy, myślę, że zdrowy podejście, fajne, bo znaczy, problem jest też taki, że ja z Wami rozmawiam i pewnie ktoś, kto ogląda, zaraz powie, że y, 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 robię te wywiady dla siebie, tak. Oczywiście, że tak. I zadaję pytania, na które sam mam jakiś tam pogląd i chciałbym dowiedzieć się o innych rzeczach. I trochę żałuję, że nie ma tu osoby, która jest, nie wiem, większa ode mnie albo porównywana, albo z tego żyje, bo, bo też trochę odpowiedzi mogą być inne. I wy macie ten jakby luksus, że tak powiem, że rozwiązało. No robicie tak, sobie jak właśnie najbardziej. Co, co, co chcecie. Mm. I, I to jest jak najbardziej spokój. Ja też staram się tego dotrzymywać cały czas. I, i na przykład to mnie gubi troszeczkę, nie? Ale, ale yy, no, to jest myślę bardzo zdrowe podejście, żeby robić to, co się chce, a nie yy, o tylko oczekiwania widzów, bo yy, tutaj okej, okay, zrobię to, trochę mi się nie chce, później znowu i, i w końcu to się nudzi, mam wrażenie. Że to już nie jest takie później hobby, robienie czegoś takiego, bo się chce, tylko okej, okay, jest ta, ta osoba i ta osoba, ona chce tego i tego. I też to, co powiedział Podaj, że Animko, to to, że oczekiwania, czy to widzów, czy na przykład, jak są gracze, niekoniecznie oni sami wiedzą, czego chcą. Bo on tam przytoczył argument, że twórcy gier słuchali graczy na tyle, że zepsuli grę, przez to, że zrobili to, co gracze chcieli, a niekoniecznie to było dobre, nie? Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Gdybym. Zaczęła robić tylko to, czego chcą widzowie, to właśnie ty tam połowicznie o tym wcześniej wspomniałeś, że straciłabym przyjemność z tego, a ja do tego podchodzę nie tyle, co tylko hobbystycznie, ale. No, też mam trochę takie po prostu myślenie jak filmowiec, bo mi wpajają takie rzeczy w tej szkole filmowej, że po prostu y, nie mogłabym tak na dłuższą metę, żeby robić rzeczy, z którymi, y, z którymi się nie czuję. Dlatego oczekiwania widzów, tak jak najbardziej, pod, y, pod, względ, y, pod warunkiem, że są to rzeczy typu coś, co ja bym chciała zrobić, ale jeszcze nie wpadłam na to, że, żeby to zrobić, nie? I jak mi widzę, to wtedy. Zaproponuję to bardzo chętnie, ale, yy, ale, ale tak to rzeczy, które nie są zgodne z tym, co ja bym chciała zrobić, ale dobrze by się kliknęły, no to nie. Dobra, mam takie pytanko, jeżeli ktoś jakiś masochista słucha wszystkich podcastów, tych wywiadów po kolei, to pewnie już żyga tymi pytaniami, bo większość jest taka sama, ale <grywa> mnie to nie boli, bo jakby opinie są inne i, i fajnie mi się tego bardzo słucha i ja najbardziej lubię takie same wywiady i bardzo często słucham po prostu jak w formie podcastów najbardziej interesują mnie wywiady, bo to jest moja, zdaniem, najciekawsza forma, ale y, część mi o, osób odpowiedziała, myślę, że już też mam trochę wyrobiona tę opinię. Y, czy masz może jakiś pomysł na takie oto pytanie? Dlaczego youtuber nie może na rzecz Czekać na hajs, zdrowie psychiczne i tak dalej. Tym bardziej jak jest mały, ale w muzyce, przykładowo, właśnie w tym rapie, jest to już okej, okay, że ludzie mówią już, o, ćpałem, yy, nie wiem, miałem smutne życie, yy, byłem na dnie i trudno. Ale jest, wiesz, to opakowane w fajną melodię i tak dalej, fajny tekst, i jest to okej, okay, ale jak wpadnie ci Jupiter i będzie gadał o takich rzeczach, to już jest, o, ty kurde, nie możesz. To znaczy. Poszłabym tutaj w dwa kierunki, jeżeli chodzi o odpowiedź. Jednym z kierunków będzie, że jak ktoś zrobi piosenkę, zrobi ją dobrze, no to wtedy bardzo odczuwasz jego emocje i masz to jako po prostu formę artystyczną przekazane. A jeżeli ktoś ci po prostu siądzie przed kamerą i sobie z dupy pogada o tym, no to. Nie odczuwasz tego tak, jak w muzyce, ale gdyby ktoś zrobił film o wiele bardziej klimatyczny, w który włoży też sporo i w którym odczujesz bardzo dużo emocji, że będzie to coś więcej niż siedzenie na łóżku z zapalonymi z tyłu światełkami i tak dalej. Typowy film youtubera żale się, no to po prostu widz mocniej. Zrozumie Twoje emocje, tylko że to by musiała być już po prostu forma taka bardziej filmowa niż filmiku na YouTube, bo jeżeli chodzi o muzykę, no to, no to ona na ogół jest robiona w sposób gdzieś tam bardziej artystyczny. Filmy na YouTube niekoniecznie zawsze i przez to, jeżeli chodzi o muzykę, no to odczuwamy emocje artysty bardziej. A na takim losowym filmie na YouTubie słabiej, gdyby forma była bardziej też artystyczna, tak jak przy muzyce, odczuwalibyśmy to bardziej i być może mm, byłby inny odbiór tego. A druga strona, w jaką bym chciała pójść tutaj z odpowiedzią, to jest, że. Mm, nie wiem dlaczego ludzie tak robią, bo człowiek niezależnie od tego, jak pracuje, no to ma, ma prawo czuć się źle i, i ma prawo o tym mówić. Z tym, że jeżeli chodzi o muzykę, no to już jakby lata temu zaczęli nas raperzy oswajać z tym, że dotykają takich tematów, a YouTuber jest jednak stosunkowo nowym zawodem. I najpewniej, tak jak w rapie, jak kiedyś było plucie na y, jakieś tam y, y, na, na tych wszystkich uliczników gadających o paniu nie wiadomo o czym, i, i trzeba było czasu, aż y, ludzie bardziej to zrozumieją. Tak być może teraz po prostu zawód, jakim jest youtuber, też tego czasu jeszcze potrzebuje, za czym ludzie y, zaczną y, rozumieć. Y, że jest to praca jak każda inna i że męczy jak yy, każda inna praca. Mhm. Ja to tak pomyślałem, jak mówię, że youtuber to zawód, yy, mniej więcej dla całej rodziny, a aczkolwiek. Yy... Jeżeli chodzi o y, to, co mówię, że to jest artystycznie zrobiony filmik i tak dalej, to właśnie bardziej odczuwa. I ja mam z tym problem, bo y, oczywiście to pytanie padło do tego, że ja zrobiłem taki mniej więcej filmik, nie? I nawet nie powiedziałbym, że spotkałem się jakoś z taką straszną krytyką, bym powiedział, że w drugą stronę. Że ludzie bardzo chcieli pomagać i nawet mówili, ej spoko, jak masz słabe te, te zarobki, to napierdol ile reklam się da, nie? Na przykład, ja mówię, nie no, tak to nie, ale, ale y, to do czego... Dobrze, to powiedziałaś, że to jak jest artystycznie zrobione, fajnie, ładnie, klimatycznie, to wtedy to, to bardziej rusza. I o ile tak, to ja na przykład miałem takie podejście, że. Mm, ja nie chciałem właśnie, żeby tak to wyglądało. Uznałem, że jest coś takiego siema, yy, siedzę do was, jakbym zgadał z, z kolegami do kamerki. Normalnie bez jakichś udziwnień, żeby. Właśnie, nawet bym nie powiedział, no chociaż chcę użyć tego słowa, trochę nie manipulował tym, że okej, okay, jest smutna muzyczka, yy, ja, wiesz, smutno wyglądam, kolory jakieś tam nie wiem, niebieskie czy jakiekolwiek się kojarzą ze smutkiem. Właśnie, dla mnie korszy filmik chyba byłby taki niż właśnie. Ale Słuchajcie, wiesz co? Zależy, to no. zależy, jak na to spojrzysz, bo ja miałam na myśli to, że jeżeli artystycznie. Muzyk robi smutną piosenkę, to on w ten sposób yy, chce sobie jakoś pomóc, wyzwalając się artystycznie, bo jest muzykiem i taka forma mu pomaga. I jeżeli yy, ktoś jest no, nie wiem, jak <grym> youtuberem, no to nie wiem, co może w sensie, jeżeli ktoś jest filmowcem po prostu i chce wyrazić swoje emocje, chce dać upust swoim emocjom, tak jak muzyk przy robieniu muzyki, to robi film, który odzwierciedla jego emocje i tym samym sobie pomaga i przez to ludzie mogą na to inaczej spojrzeć. A no, jeżeli ty po prostu chcesz zrobić film, w którym chcesz przedstawić komuś, w jakiej sytuacji życiowej jesteś, a niekoniecznie chcesz pomóc swoim emocjom, jakby dać upust emocjom tym, no nie wiem, po prostu to jest takie, wiesz, mój punkt widzenia, jakby rozumiem, co masz na myśli, yy, aczkolwiek yy, ja na to patrzę po prostu tak stykty od strony emocjonalnej, że, że jeżeli chcesz jakby pomóc samemu sobie robiąc taki film, i y, dużo swoich emocji w niego włożysz, to wtedy ludzie zrozumieją twoje emocje, nie? A jeżeli chcesz zrobić po prostu film informacyjny, no to wtedy ludzie nie odczuwają tych twoich emocji i przez to nie, nie są w stanie jakby wejść w twoje buty, nie, nie, nie potrafią do końca zrozumieć, co ty w tym momencie odczuwasz. No i, no i mają takie, a, a żali się chłop. Okej. Okay. To też jest odpowiedź, myślę, jak najbardziej trafna, tym bardziej, że akurat w tym moim filmiku nie było jakoś bardzo emocji, to było po prostu chłodna kalkulacja, to, to, to. to, Ale mm -hmm. y mówiłeś też o tym rapie i tak dalej. I właśnie naszło mnie takie y przemyślenie teraz, czy, czy nie uznajesz takiej smutnej piosenki? Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda proces tworzenia piosenki. W sensie ja nigdy przy tym nie byłem, ale wiele razy słuchałem, jak to się dzieje. To wiesz jak to wygląda? Znaczy ja mam sporo znajomych, którzy robią muzykę i no, plus minus się orientuję jak to wygląda, nawet tak, gdyście dobrze ok. od kuchni. Okay. E, dobra, to teraz nie chcę zabrzmieć ofensywnie, chociaż pewnie zabrzmie. E, czy nie uważasz trochę za taki fałsz, gdy jest smutna piosenka, bo ja nie mówię, że oni tych rzeczy nie przeżyli i tak dalej. I w momencie pisania tego tekstu jest. Wszystko jakby, wiesz, przelewasz na papier to, co rzeczywiście czujesz, ale w momencie, w którym wiesz, że jak się nagrywa takie piosenki, chyba że te smutne się nagrywa trochę inaczej, że na przykład dosłownie nagrywasz 500 razy ten sam tekst, aż wyjdzie ci idealna wersja. Do tego męczysz się studiu X dni, ciągle słuchasz zapętleniu tego samego, z tego, co, co oglądałem różne rzeczy, to tak to dosłownie wygląda. Czy to nie jest trochę już takie. Tuczne, w sensie. Do, to ma dla mnie. W sensie, oczywiście, ja, ja uwielbiam słuchać takiej muzyki, nie smutnej. Yy, nawet przed, pod, przed tym wywiadem słuchałem jednej. Ale yy, trochę. To jest trochę co innego, jakby. Yy, jakby śmiał to powiedzieć jednej osobie. Kurde, nie, to, to już zapędziłem się. Dobra, czy nie uważasz tego trochę za sztuczne, o tak? Mm. No to też jest takie dość rozległe w sumie, bo yy, uważam, że jeżeli komuś naprawdę coś bardzo doskwiera, i jeżeli w kimś to bardzo siedzi, yy, i pomimo, że yy, napisał już tekst i, i gdzieś tam spróbował już nagrać ten tekst, to jeżeli naprawdę te emocje w danej osobie mocno siedzą, to będzie to bardzo słychać potem w utworze, że. W trakcie nagrywania słychać te emocje, chyba że ktoś potrafi na tyle dobrze yy, a, przyaktorzyć nagrywając piosenkę, że potrafi po prostu yy, odzwierciedlać emocje, których na dany moment nie czuje. No to, no to nie wiem, gratuluję. Yy, tak czy inaczej, nie wiem, czy, czy można to uważać za sztuczne, no bo. No nie wiem, zależy jak do tego podejść. Po prostu je, uważam, że jeżeli ktoś yy, robi taki numer, bo, bo w momencie pisania tego utworu się tak czuł, yy, no to nie jest, a jeżeli ktoś napisał smutny numer, no bo chciał napisać smutny numer, no to wtedy jest, a jeżeli ktoś napisał smutny numer, ten smu napisanie tego smutne, smutnego numeru mu pomogło. I dzięki temu już czuję się lepiej, a pomimo to chcę nagrać yy, dalej ten kawałek. No to ja bym tego nie, nie, nie uznawała chyba za sztuczne, tylko. Nie wiem, czy w momencie, w którym już przestajesz odczuwać te, 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 te negatywne emocje, no to czy jest potrzebne wtedy jakby nagrywanie takiego utworu? Bo ja na przykład, jako słuchacz, bardzo lubię odczuwać te emocje, które chce mi artysta przekazać, i im bardziej ja czuję w głosie yy, muzyka jego emocje. Bo, bo nie wiem, no ja na przykład yy, zwracam na to sporą uwagę, w jaki sposób ktoś przekazuje swoje emocje, w sensie ton głosu yy, czy, czy, czy tego typu rzeczy. No to, no to jeżeli ktoś ma sucho nawijać o czymś, bo już nie czuje tych emocji, to wydaje mi się, że jest to po prostu zbędne i że nie wyjdzie z tego dobry numer. I, i, i tyle, no. No, ciekawe. W sensie, ja trochę też rozstuję samego siebie, bo ja coś takiego zrobiłem tylko w filmiku, nie? Że gadałem o rzeczach, które już są dawno za mną, ale po prostu ja, ja na przykład mam coś takiego, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek przykrych momentach, to ja Okej, okay, może być mi przykro, tylko nie za bardzo mam wrażenie, to pokażę i bardzo często się zdarzało, że nie wiem, byłem smutny, ale nagrywałem i wiesz, musiałem móc zmienić od razu, takie, haha. Yy, I ja już mam do tego stopnia doszedłem, że nawet jak nag nagrywam o czymś tam, powiedzmy, w plotę, w to, w swoje doświadczenie, czy, czy w to, co przeżyłem kiedyś, to ja potrafię od razu z tego zażartować już po prostu, nie? Nawet jeżeli to by się wydarzyło. Yy, Chwilę temu, powiedzmy, coś, coś mnie zraniło, ale ja od razu z tego się śmieję, yy, jakby na wizji mam wrażenie. To, to teraz yy, nie, wiem, nie wiem, jak to może wyglądać z perspektywy właśnie osób, yy, które, które nagrywają. Um, bo o ile ja sobie wiesz, napiszę ten scenariusz, nagram i zmontuję to jakkolwiek, no to tutaj trochę ten proces, jeżeli się go zna, że oni nagrywają kilka razy te same kwestie i tak dalej, żeby to jak najbardziej siadło, to już takie. Trochę mi chociaż nie chcę cisnąć, nie? No. Jeszcze jest taka różnica, że y, zależy, czy jest to na zasadzie w momencie pisania tekstu ktoś odczuwał negatywne emocje i nagrywa kawałek, y, gdzie sugeruje, że w dalszym ciągu te negatywne emocje odczuwa, a już ich nie odczuwa, a między y, czuciem się już dobrze a chęci przekazania, co się czuło kiedyś, nie? Że, że jakby opisujesz to w czasie przeszłym, to, to moim zdaniem jest szczersza forma na pewno niż yy, czucie się dobrze, ale silna chęć nagrania tekstu, który się napisało, nie czując się dobrze. Dobra, fajnie odpowiedziałaś. Fajnie, fajnie. Można się nad tym posiedzieć i, i pomyśleć. E, Okej, okay, to teraz trochę lżej. Czy pijesz alkohol? Tak. Tak. Okej. Okay. jak Co nam co sobie polałaś na podcaście? Teraz? Wiesz, co na podcaście? Akurat, akurat nic, bo, bo nie wiem, do której będziemy na tym podcaście siedzieć. A ja jutro rano do pracy, także wolałam nie ryzykować. Ale yy, jak chodzi o alkohol, no to. Yy, Lubię piwko, jak piję piwko, to piję piwko bez soku, wolę, wolę czyste piwko, yy, najbardziej pszeniczne yy, i prócz tego na przykład gin, bardzo lubię gin z tonikiem Fav, yy, alkohol chyba tak mi się wydaje, bardzo lubię yy, czerwone i białe wino, najlepiej yy, półsłodkie. O kurde, schłodzone w idealnej temperaturze. W Dokładnie. Po, y... Nie wiesz po co? Moja, no. moja, moja przyjaciółka przez dłuższy okres była menadżerką w barze i, i tam bardzo dobrze poznałyśmy alkohol. Rozumiem, rozumiem. A nagrywałaś kiedyś pod wpływem albo na kacu? W sensie film na YouTube? Na przykład, tak. Nie wiem, nie pamiętam. No to kwestia tego, że już miałeś chyba, chyba, nie no, miałaś trochę materiałów, ale jeżeli nie pamiętasz, to może. może no tak właśnie, do, dlatego się zaśmiałam. Nie, Wiesz tak. co, jest opcja, że nie, na kacu na pewno nie nagrywałam nigdy. A czy po alkoholu, jest tak, że ja sobie czasem na przykład siedzę wieczorem z winkiem, ale nie wiem, być może było tak, że na przykład sobie siedziałam z, z winkiem wieczorkiem i stwierdziłam, że Anagram audio teraz, ale yy, nie wiem, nie, nie, nie przypominam sobie, czy była taka sytuacja. W sensie jest to możliwe, ale, ale nie kojarzę. Rozumiem. To powiem ci, że na, na pięć osób, z którymi były wywiady, tylko jedna nie pije, yy, <śm> albo bardzo mało pije, więc na ten pyrką trzeba się zgadać, ale to, <śm> nie wiem, pod jakimś dworcem czy coś, żeby już nie było. <śm> Okej. Okay. A właśnie, ale nic nie mówiłaś o wódce. Czy, czy spożywasz, czy raczej zawsze zbierzesz coś swojego? Nie no, woda spoko, w sensie i, i czystą. <grym> woda spoko, okej, <Okay>, okay. okay. <grym> czy, no. czy, czy, Czystą mogę y, pić y, i mogę też y, drineczka z wódką wypić spoko. Rozumiem. Ja miałem różne fazy na alkohole, nie? gdzieś tam jakieś miałem mm, likry i w ogóle na wódkę nie za bardzo, ale, ale pamiętam, jak pojechałem kiedyś do brata, to jego y, żona robiła jakiś, właśnie, drink, tylko z czego to było? Nie tonik. Ajajajajajajaj, nie pamiętam. Ale pamiętam, że robiło się sprite, kostki lodu i właśnie to. I to super smakowało od Kidrin. I pamiętam, że yy, musieliśmy jechać na miasto. A wiesz, wiecie, nie można sobie pić. To zrobiliśmy sobie w bidonach po prostu takiego <grym> wielkiego <grym> Kidrina <grym> litrowego <grym i, z, i przez słomkę piliśmy w, w środku. Znaczy, Coś pięknego. Wódka nie jest na pewno czymś, po co sięgam najbardziej ochoczo. Dlatego wymieniłam wcześniej alkohole, które, po których sięgam najbardziej ochoczo. Ale, ale nie jest też tak, żebym miała odmawiać, bo. bo, bo się się nie tknę. Spoko. W sensie na pewno bym wolała drinka z wódką niż czystą wódkę, ale, ale czystą też mogę wypić. Okej, okay. ogórki kiszone, solne czy konserwowe? Kiszone. Możą być do wódeczki, o okej, okay. do, do wódeczki albo bez wódeczki. Kiszone, oczywiście, że kiszone. No kurde, tutaj bułka wypadł z jakimiś... Yy... Ogórkami w, w zalewie musztardowej bo zaczął gadać, także nie spodziewałem się, dałem takie prześmiewcze pytanie, on mi wyskakuje z jakimiś recepturami i OK,. okej, wow. Nie, to, to okay. ja prosto, po prostu kiszone. Mam też pytanie typowo do, do ciebie i do Ksaszi, typowo antyspermiarskie być może, czy, czy masz chłopaka? Ja nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo wszystkie simpy wtedy znikną i ja jako kobieta na YouTube nie będę miała czego szukać na tym YouTube już, nie? Rozumiem, rozumiem. Fan bez dziś złamie. Tak, okay, <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Czyli wcale nie odpowiedziałaś. <laughs> Okej. Okay. Um. Myślę, że z wszystkich, którymi będę rozmawiał, masz tutaj największe pole do popisu. Yy, do odpowiedzi na to pytanie, czy uważasz się za artystkę albo twórcę? E, no to zależy, czy mówimy stikTeo o filmach na YouTube, czy ogólnie. Ogólnie, ogólnie, kompletnie ogólnie do ciebie. Ogólnie tak. I utwierdzam się w tym coraz bardziej od kiedy jestem na studiach, bo, bo bardzo czuję. W sensie moje studia ogólnie są bardzo artystycznym kierunkiem, i moi wykładowcy też bardzo artystycznie podchodzą do tego wszystkiego. I im dłużej studiuję, im dłużej jestem na swojej obecnej uczelni, tym, tym bardziej czuję, że. Że, że naprawdę zależy mi na tym, żeby to co robię miało artystyczną formę, żeby naprawdę przedstawiać. Zresztą, no tak jak wcześniej mówiłam o chociażby muzyce czy coś, to ja, ja we wszystkim szukam emocji, nie? I, i, I jest to dla mnie bardzo ważne, żeby w, w, w każdej formie tych emocji się doszukiwać i, i je odbierać tak bardzo, jak jestem w stanie. Mhm. Mm Okej. Okay. W sensie nie wiedziałem czegoś spodziewać, ale mówię, że to chyba jest naj, naj, najbardziej to pasuje do tego pytania, jeżeli szukać w tym właśnie. Wiesz co, ja ogólnie, tacy, się, no. ja ogólnie no. jestem osobą, która w każdej najmniejszej rzeczy potrafi znaleźć coś, co, co mnie urzeczę w jakiś sposób, nie? W sensie ja nie wiem, ja, ja idę ulicą, ja się potrafię zatrzymać kilka razy, bo na przykład zobaczę coś ładnego i mam takie potrzebuję przestanąć na chwilę, żeby na to popatrzeć, nie? I, i, I w jakiś sposób mnie to inspiruje, nie? I na przykład robi mi, robi mi po prostu dzień, że zobaczę coś ładnego gdzieś, gdzieś wiesz, gdzieś w losowym miejscu czy coś, nie? Także no, uważam, że, że rozwijam się pod tym względem, w sensie rozwijam się jako artysta dzięki, dzięki temu, że, że właśnie wybrałam taki kierunek studiów, że się Yy, nie zamykam na nic, że, że, że właśnie dostrzegam różne małe rzeczy w, takie trywialne w, w swoim otoczeniu, i, i, i bardzo się cieszę, że, że potrafię tak podchodzić do rzeczywistości. Mm -hmm. Co prawda, ja nie, nie zauważam liści fajnych czy coś, ten jest, nie <laughs> żartuję, ale, ale rozumiem. I to jest coś ciekawego, co chyba wszyscy przytoczyli, to jest takie zboczenie zawodowe, nie? Na przykład pamiętasz też, masz tak, że oglądasz jakiś filmik i potrafi cię zjarać jakaś dziwne, fajne przejście, albo dziwny efekt, którego nikt inny poza tobą nie rozumie, jeżeli nie ogarnia w jakikolwiek sposób montażu, nie? No, to jak najbardziej. Kurde, ja często mam tak, że na przykład oglądam jakiś film i zobaczę na przykład, że... <gry> a to już jest takie zboczenie totalne montażysty, że na przykład jakieś ujęcie... Skończy się, nie wiem, na przykład trzy klatki za późno, bo ym, na przykład w kadr zaczyna ci wchodzić jakiś obiekt, którego nie powinieneś mieć na tym obiekcie, bo jak coś ci już wejdzie w kadr, to powinno z niego też wyjść, I nie powinieneś tego urywać, tak wiesz, losowo, nie? I ja na przykład zauważę coś takiego, ja. Mam kurde, a czy, czy to był celowy zabieg tego montażysty, czy, czy to tak miało być, czy to miało mnie wprowadzić w jakieś niezrozumienie, czy, czy, czy to był po prostu błąd, skąd to się wzięło, ja się zaczynam zastanawiać, nie? Także no, bardzo, zwra bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy rzeczywiście I, 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 i pewnie większość losowych ludzi nie ma tak. No, całka wtedy odpala tego szybko internety, że szuka człowieka, jak chce mu wpierdolić, odpowiedzi, <laughs> proszę o odpowiedzi, dawaj mi to, ale... <laughs> No tak mówię, o tym zboczeniu zawodowym to tak jest. Ja na przykład mam coś takiego, że byłem ostatnio u kolegi na tym piwku sobie i on puszcza mi właśnie... On też słucha widocznie dużo rapu z tego, co mi powiedział i on słucha właśnie tych nowych, czego ja... No nie tyle nie toleruje, co większość mi się po prostu nie podoba i mm -hmm. nie śledzę tego w ogóle. I on mi pokazuje i mówię, o kurde, ale ta piosenka mi się bardzo nie podoba, ale ma tak zajebisty teledysk, tak świetnie to jest zrealizowane i nie mogłem no. się napatrzeć. I nawet w domu odpaliłem sobie kilka razy ten teledysk, pomimo tego, że trochę ta piosenka okej okay, buja, fajnie to zrobione, no bo praktycznie mm, i znowu, jeżeli ktoś się tym jakkolwiek zainteresuje, to wszystkie terapowe piosenki to są praktycznie. O Jezu, wam słowa. E... Ba bardzo podobne bitowo, nie? Że to mm -hmm. są jakieś tam stopa, werbel i bas, coś takiego, ja na tym się nie znam I, i, i no i to tak ma działać, to działa po prostu, dlatego tak to się robi i praktycznie każda piosenka może bujać w tym, w tym momencie, jeżeli cię, e, jeżeli cię coś takiego jara, nie? Więc mówię, okej, okay, piosenka, nie żebym słuchał jakoś bardzo, jeżeli bez tredysku, ale teledysk bardzo przyjemny, oglądam. To takie jest właśnie zboczenie zawodowe, ale to jest bardzo yy, przyjemne. Yy, f, chyba... No jeżeli o tym mówimy, to to, to, to zboczenie zawodowe jest dla mnie okej. Okay. To teraz yy, Pytanko, jaki jest stosunek Twoich bliskich do tego, co robisz w internecie? Jeżeli w ogóle wiedzą, czy może się z tym ukrywasz, czy ktoś to rozumie, czy, czy tak niekoniecznie. W większości to po prostu nie obchodzi. Znaczy to, jeżeli chodzi na przykład o moją rodzinę, to wiedzą, że coś tam sobie robię na YouTubie, ale chyba nigdy nie widzieli nic. I, i to nie jest tak na zasadzie, że oni chcieli zobaczyć, ja powiedziałam, że nie, nie pokażę, tylko. No, nie wiem, rozmawiamy o tym, że, że, że ja coś tam robię, ale ani nigdy ja nie wyszłam, że, hej, pokażę wam, no bo nie wiem, nie jestem na tyle dumna z moich filmików o anime, żeby pokazywać to rodzinie, która nie ogląda anime, ani też moja rodzina nigdy nie wyszła, że z a pokaż coś, w sensie yy, jedyne co pokazywałam gdzieś tam rodzince z tego co robię, no to są raczej rzeczy, które robię na uczelnie, bo, bo to są po prostu rzeczy, rzeczy, które oni są w stanie zrozumieć, nie, a takich rzeczy z o anime, no to po prostu nie mam im po co pokazywać. Jeżeli chodzi o moich znajomych, no to yy, też tam, no bliżsi znajomi wiedzą. I nie wiem, czy to sprawdzają. Większość raczej tego nawet nie sprawdza, bo, bo większość też się nie interesuje anime po prostu. Yy, ale wiedzą i no nie wiem, jak chociażby są jakieś tam rzeczy odnośnie teraz Animedii, o których yy, chcę sobie pogadać, to po prostu sobie z nimi o tym gadam, jak o, o każdej innej sytuacji z mojego życia. Yy, I normalnie ze mną o tym rozmawiają, ale, ale nie sprawdzają tych filmów. Yy. No i, no, i tyle, no. w sensie, ja, a ja, jak chodzi o jakichś dalszych znajomych, no to, no to po prostu, nie wiem, nie, nie mówię o tym, bo nie jest to coś, co uważam, że powinnam się, że nie, nie uważam, żeby to było coś, czym powinnam się pochwalić, na przykład poznając kogoś, nie? Dlatego gdzieś tam dalsi znajomi nie wiedzą. Co, co, co ciekawe, na przykład, ogarnęłam, że właśnie moi dalsi znajomi zaczęli obserwować profil Medina na Instagramie i się zastanawiam, czy mnie już poznali po głosie, czy jeszcze nie, ale nie wiem, bo, bo są to dalsi znajomi i się dawno z nimi nie widziałam, a, a tak to takie bliższe sobie no to wiedzą, ale, ale nie sprawdzają tego po prostu, no bo, no bo robię filmy z anime, a oni się ani nie interesują, więc którzy ich to ma interesować, okay. nie? Ja zawsze, jak ktoś mnie pyta, co robię, to ja mówię: No, tam coś tam montuję, coś tam y, y, programuję i tak dalej. Nigdy nie mówię: no, Jestem YouTuber, bo to jest takie okej. Okay, okay. Ale dobra. Coś, czego nie kontynuowałem z innymi, iż mnie żałuję, bo chciałbym poznać tą opinię. Nie pytałem, a teraz podam na to. Y, dobra, powiedziałeś mi, jak ta wygląda sytuacja, i raczej nie masz takiej osoby, z którą mogłobyś tak. Pogadać, ale że zrozumie, a czy ci z tego powodu jakkolwiek żal, smutno, cokolwiek? Jakieś takie negatywne emocje? Czy byś chciała mieć taką osobę? W sensie, że co, czy że potrzebujesz? nie potrzebujesz pogadać o bajkach z kimś? Nie, nie, nie. Bardziej o tym, że y, mówię, że rozmawiasz ze znajomymi o anime i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie tak, o kanale po czy byś chciała mieć taką, osobę, w sensie... to zrozumie. Ale ja się nie czuję niezrozumiana, jak rozmawiam z, ze znajomymi o Aha, tym, bo to, okay. bo to jest na zasadzie, że moi znajomi nie oglądają anime, więc nie oglądają filmów na Animedii, ale jak ja im tłumaczę jakieś tam, wiesz, rzeczy, jak właśnie, nie wiem, no z Animedią po prostu zaczęło być gorzej z systematycznością czy coś i ja po prostu czułam się z tym źle i się chciałam wygadać, to moi znajomi to, wiesz, brali na poważnie, jako po prostu jakiś tam mój problem czy coś tego typu i, i rozmawiali ze mną o tym normalnie, nie? To, to jest bardziej na zasadzie... Nie pokażę im filmu, który zrobiłam, bo ten film ich nie zainteresuje. Ewentualnie mogę im pokazać ten film. Wiem, że oni go obejrzą i że jakoś się tam ustosunkują i. Ja mogę im pokazać ten film, bo na przykład, hej, ładnie zmontowałam film, chcesz to zobaczyć, ale oni ani się nie znają na montażu, żeby to jakoś skomentować, ani się nie znają na anime, żeby jakkolwiek ze mną wejść tutaj w dyskusję. Więc pod tym względem, mm, no po prostu nie widzę sensu im tych filmów pokazywać i z tego powodu się nie czuję źle, bo jeżeli chodzi o taki feedback filmów, no to tego. Yy, to mam od widzów i, i to mi wystarcza. A jeżeli chodzi o takie rzeczy bardziej prywatne, typu właśnie ja się czuję, nie wiem, albo super zadowolona i chcę się czymś pochwalić, albo czuję się niefajnie i potrzebuję się po prostu wygadać, to w, tym, w tych sferach po prostu moi znajomi są zawsze zainteresowani tym, co, co mam do powiedzenia i jak najbardziej mogę liczyć na, na rozmowę z nimi na ten temat, nie. Rozumiem, czyli masz znajomych, z którymi możesz pogadać i niepotrzebna, ci, niepotrzebna jest im wiedza aż tak dogłębna, na przykład wszystkie działania YouTube'a i tak dalej, to co się dzieje, nie tak szczegółowa, tak? Nie, nie potrzeba ci takiej osoby. Wiesz co, yy... ja po prostu, jeżeli ktoś czegoś nie wie, a ja potrzebuje, żeby on to rozumiał, to ja jestem w stanie to wytłumaczyć. Tak samo działa w drugą stronę, nie? Bo moi znajomi też się zajmują rzeczami, o których ja nie mam pojęcia, ale jak ktoś potrzebuje, mi się z czegoś wygadać, no to ja zawsze, wiesz, wysłucham. I zawsze jak czegoś nie rozumiem, to po prostu dopytuję, żeby to zrozumieć, żeby, się, żeby móc jak najlepiej zrozumieć sytuację. I ja nie uważam, żeby, żeby moi znajomi musieli się interesować tak moc tym wszystkim, czym ja się interesuję, żeby dostać od nich jakieś tam wsparcie, czy żeby z nimi sensownie pogadać na dany temat, nie? I ja, ja też już tam kiedyś w sumie o tym mówiłam, tylko nie pamiętam gdzie, że. Dla mnie rozmowy są bardzo ciekawe, nawet jeżeli ja nie mam. Ja wchodząc w rozmowę, nie mam pojęcia, o czym zaczynamy rozmawiać, ale jeżeli ktoś bardzo czuje to, o czym chce ze mną porozmawiać. To ja będę tego chętnie słuchać i, i wiesz, z zaciekawieniem, nie? I moi znajomi, jeżeli chodzi o mnie, mają tak samo, tak uważam przynajmniej, bo jak ja im zaczynam, nie wiem, pieprzyć o studiach i o tym, co nam kazali nagle robić na zajęciach z montażu, a oni w ogóle nie mają pojęcia, na czym polega montaż. Ale ja im zaczynam to tłumaczyć i wiesz, i ja wkładam w to dużo siebie, w opowiadanie o tym, no to oni też z zaciekawieniem tego słuchają i, i, i chcą ze mną o tym rozmawiać. I dla mnie to jest jak najbardziej wystarczające. Rozumiem. Spoko. Okej, okay. taka odpowiedź mi w zupełności wystarczy. E, a czy jesteś dumna z jakiegoś materiału na YouTubie? E, jakoś szczególnie, czy, czy z materiałów? Znaczy, ym, ja chyba bardziej jestem dumna z. Z, z jakichś tam editów, które porobiłam na, na swój kanał, bo po prostu yy, uważam, że niektóre mi ładnie wyszły. A jeżeli chodzi o jakieś takie filmy o anime, które robiłam, yy, to na przykład z filmu o Musisz się, jestem dumna. Uważam, że bardzo yy, fajnie, merytorycznie mi wyszedł. W sensie, merytorycznie wyszedł mi dokładnie tak, jak miał wyjść. Yy, montażowo nie do końca, bo... Yy, bo ogólnie to było tam na początku anime, to było w lipcu jeszcze, i ja ten film planowałam jako trzeci film. Film, który wrzuciłam jako pierwszy, planowałam jako drugi, a film, który planowałam jako pierwszy, no to do tej pory on nie wyszedł i chyba on nigdy nie wyjdzie, a przynajmniej nie za szybko, bo nie czuję po prostu, że, żeby, żeby on był gotowy. W sensie uważam, że scenariusz nie jest na tyle dopracowany, na tyle, na ile powinien być. I, yy, I nawet się za niego nie biorę teraz w ogóle, tak czy inaczej, przyspieszyłam dwa filmy, żeby zastąpić. Ten, którego właśnie nie chciałam wypuszczać, bo, bo uznałam, że to nie pora na to. I yy, o ile film, który robiłam pierwszy na Animedia, film o Nanie, yy, no to nie jestem z niego jakoś super dumna, po prostu film jak film. I, I nie wkładałam też w niego jakoś dużo wysiłku. O tyle film o Musisim, przez to, że też go musiałam trochę przyspieszyć, to nie wyrobiłam się z montażem tak, jak chciałam. I właśnie, na przykład, tak jak mówiłam, że mam trochę problem z dobrym dostosowaniem muzyki, to uważam, że tam y, źle dostosowałam muzykę, właśnie na różnych tam przejściach czy coś. Więc y, od merytorycznej strony jestem z niego dumna, od strony wizualnej tak w 80% na przykład, nie? Mhm. Mm Okej, okay, spoko. Niektórzy wymieniali po prostu taki o z tego jestem bardzo, bardzo, bardzo. No okej. Okay. Znaczy to no, wyjaśniłaś tak, że myślę, że to jest <laughs> o, już, już zamknięte. E, Dowiesz się odpowiedzi, ale czy chcesz kiedyś jechać do Japonii? Um domyślasz się odpowiedzi wiesz co, to nie jest jakieś moje super marzenie ja jestem bardziej yy, bardziej się zajawiona w kraje w boże, w kraje skandynawskie bardzo bym chciała odwiedzić Norwegię bardzo bym chciała, yy, w ogóle Islandia to jest taki mój yy, moje największe marzenie jeżeli chodzi o jakąś wyprawę poza Polskę yy, do Szwecji też bym chciała bardzo pojechać, Japonia też jak najbardziej, ale nie jest to taka jakby moja pierwsza myśl, jak sobie myślę o jakiejś wycieczce, wiesz, zagranicznej. Chciałabym jak najbardziej, no bo interesuję się tą kulturą Japonii od, od bardzo dawna, aczkolwiek y, są kraje, które o wiele bardziej bym chciała zobaczyć niż Japonia. Okej, okay. spodziewałem się, że powiesz że tak zdecydowanie tak, w sensie, że nie mówię, że to jest top jedno, jeden miejsce, które chcesz odwiedzić, ale myślałem, że tak, bo. bo... Jeżeli się nie mylę, o Boże, teraz boję się, że... Tak, się uczu, uczę się japońskiego, tak. tak. A dodatkowo jeszcze... Yy, I robiłam filmowy wycieczce ro... po Japonii. No, tak, no, no. tak, 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 tak. No, no. I myślałem, że takie, o, to zrobię zaraz tutaj wszędzie fotki, gdzie <laughs> Siebie. Nie no, jakby robiłam film, bo było to dla mnie ciekawe po prostu, że wiesz, że twórcy wykorzystują prawdziwe lokalizacje w anime, dlatego film powstał, a nie dlatego, że w ogóle. jejku, jakbym miała pojechać do Japonii, to za żadne skarby bym nie marnowała czasu po to, żeby zobaczyć coś, co widziałam w anime bez przesady. Jest tyle ciekawych miejsc do zobaczenia w Japonii, że za nic w świecie bym nie marnowała czasu na, na oglądanie, nie wiem, mostu, który był w Wanochanie bez przesady. Okej, okay, bo w sensie mi się Japonia kojarzy, w sensie, no, pewnie źle, yy, ale, ale bardziej z taką, yy, właśnie cywilizacją. Oczywiście na pewno się znajdą miejsca, gdzie nie, gdzie po prostu jest mnóstwo natury i różowe drzewa, sakury, ale ten, ale yy, tak mi się kojarzy, właśnie jak wiesz, Tokio czy coś to, co wieżowce i tak dalej, a to co wymieniłeś, to z drugiej strony są właśnie krajobrazy, gdzie wszędzie mogłeś zrobić sobie, gdzie wszędzie wybuchło, o boże, teraz yy, mam wycieczkę na. 300 metrów przez cały dzień muszę zatrzymać i zobaczyć tą, tą rzecz, tą rzecz, tą rzecz. To jest fajny list i tak dalej. Nie, wiesz co, ja. Ja, ja jestem. Jeżeli gdzieś jadę, to ja zdecydowanie bardziej wolę. Wolę podziwiać naturę niż, niż jakieś tam, wiesz, zabudowy czy coś. Dlatego Um, dlatego właśnie na przykład Islandia moim zdaniem jest przepięknym krajem, który bym bardzo chciała zobaczyć. I jakbym miała pojechać do Japonii, to też wolałabym, nie wiem, y, zobaczyć y, góry na przykład, czy, czy, czy wiesz, czy y, zobaczyć sobie ocean, jak wygląda, czy, czy tego typu rzeczy, niż spacerować po Tokio? Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, mam kolejne pytanie, czy jesteś w czymś dobra, czy coś potrafisz na wysokim poziomie. Może być to być montaż, ale niekoniecznie. Ech, nie wiem. W sensie ja. Ja się staram być na pewno dobra w rzeczach, które robię. I to, w czym staram się być dobra, no to jest właśnie. Dobre i z głową prowadzenie hodowli. Jest to to, co robię w pracy, i jest to właśnie montaż, aczkolwiek to też nie jest tak, że zawsze, no bo tak jak mówię, no na przykład, jak robię film na YouTube, no to nie, nie uważam, że robię dobrze montaż, jak chodzi o filmiki na YouTube, nie? Dlatego uważam, że potrafię. Ale niekoniecznie zawsze to robię. I tak samo mam na przykład w pracy. Uważam, że potrafię zrobić dużo rzeczy w pracy dobrze, ale często jest tak, że mam jakiś y, fakapowy dzień, i, i na następny dzień, na przykład, dzwonią do mnie dziewczyny, które są na drugiej zmianie i mówią: Co ty zrobiłaś? A ja mam takie: O kurwa! No, i, i tak samo jest właśnie z hodowlą, że staram się robić wszystko jak najlepiej, staram się o moje psy dbać jak najlepiej, ale mam dni, w których wszystko mi się po prostu żwali pod nogi i, i nic nie wychodzi. Aczkolwiek staram się i uważam, że, że moje starania nie idą na marne. Dobra, czyli rozwijasz się, no git, git, e, a czy uważasz się za mądrzejszą od innych? Zależy, czy mówimy tutaj o ilości wiedzy, czy o inteligencji. Po prostu y, bym powiedział, że. hej, jestem biorę lesowego człowieka, ale bym <grym> to zrobił. Ja, ja jestem mądrzejsza. Nie no, może tak nie mam, ale w sensie ja uważam, że ja jestem osobą, która nie ma jakiejś dużej wiedzy na nie wiem, są osoby, które mają dużą wiedzę na temat wszystkiego, nie? Ja, ja mam dużo, dużą wiedzę na y, kilka tematów, a, a tak to, no, to nie jestem zbyt zorientowana w, w wielu sprawach, ale uważam, że y, nie, nie uważam się za głupiego człowieka, w sensie ja dużo rozumiem, nie? Że, że mnie naprawdę nie trzeba dużo tłumaczyć, żebym coś zrozumiała, a, a no, no, wydaje mi się, że potrafię y, załapać sporo rzeczy szybciej niż y, ogół społeczeństwa, ale to nie jest tak, żebym się uważała jakoś super za, za, za mądrzejszą, bo, no, tak jak powiem, ja nie mam dużej wiedzy, takiej ogólnej, ale, y, ale, ale w sensie, no, wiedzy, takiej, na przykład, wiesz, szkolnej wiedzy, nie? No to nie mam za dużej, ale... Ale takie ogólne ogarnięcie życiowe, to, to myślę, że, że jest delikatnie wyższe niż u ogół. To raczej to chodzi ci bardziej o taką specjalizację chyba, tak? Bo na przykład kiedyś ktoś powiedział takie fajne porównanie miał, że wyobraża sobie jakiegoś fizyka kwantowego z 200 IQ, który potrafi coś tam robić z. z życzami, nie wiem, nie znam, nie wiem czym się zajmują fizycy kwantowi, yy, ale nie potrafi, nie wiem, zaprawić kranu versus jest jakiś tam hydraulik 80 IQ, który dla niego to jest takie coś, nie? I po prostu jest kwestia specjalizacji, że, że no, nie ma chyba które razem dobre we wszystkim. W sensie nie, wiedzą, nie, 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 tam, nie chodzi nie. mi o bycie dobr dobrym we wszystkim, chodzi mi bardziej o to, że yy... No, no jakby takie, wiesz, rozróżnianie po prostu mądrości od inteligencji, gdzie za mądrość ja uważam po prostu ilość wiedzy, jaką posiadasz, typu, nie wiem, ja na przykład yy, ja na przykład, wiesz, nie znam, uczyłam się historii naszego kraju przez x lat i jak nie znam jej za dobrze, nie? I ktoś może powiedzieć, ale debil, ale z drugiej strony, jak patrzymy pod kątem inteligencji, to, to nie mam na myśli takiej wiedzy, stickte którą gdzieś jesteś w stanie nabyć, tylko mam na myśli, yy, no kurde, yy, pojęcie świata mniej tak, więcej, tak, szybkość no, nauczania tak, się, no, 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 no bardziej, bardziej na tej zasadzie. No to pod, pod tym względem uważam, że yy, jestem w tej mniejszości, której idzie, idą takie rzeczy łatwiej, a jeżeli chodzi o ilość zdobywanej wiedzy, to uważam, że jestem w tej większości, której idzie to trudnej. Okej. Okay. Okej, okay. no to, to poleciałaś, bo raczej znowu wszyscy chyba powiedzieli, że uważają się za mądrzejszych od innych, dlatego że tak jesteśmy stworzeni. W sensie to psychologiczne podłoże ma jakieś takie, że, że po prostu zawsze się uważasz, o ja jestem mądrzejszy, choć rzeczywiście nie. Okej, okay. byłem sytuację na przykład yy, ja mam także. Powiem, o, ale on zrobił coś głupiego i ja wiedziałbym, jak to zrobić lepiej, i tak dalej, i tak dalej, pomimo, że ja wiem, że nie jestem najinteligentniejszy na świecie, to właśnie to jest takie błędem poznawczym mam wrażenie, że yy... mówisz, okej, okay, ja jestem mądrzejszy od ciebie, chociaż doskonale wiem, że nie jestem, nie. Wiesz co, nie, ja na przykład często jak z kimś rozmawiam i ktoś właśnie pokazuje mi dużą wiedzę swoją, to ja mam takie kurde, no ja, ja nie mam takiej wiedzy i się trochę czuję jak debil przy, przy takiej osobie, więc tutaj na pewno się nie mam za mądrzejszą, ale yy, właśnie jak chodzi o takie postrzeganie świata ogólnie, taką inteligencję, yy, no to yy, ja nie miewam czegoś takiego za często, że yy, że mam kogoś za debila, bo nie, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. W sensie mam takie, że yy, na przykład ktoś tłumaczy coś mnie i drugiej osobie, i ja załapuję bardzo szybko, a drugiej osobie trzeba tłumaczyć i tłumaczyć. I ja nie mam wtedy o tej drugiej osobie mniemania, że kurde co za debil dalej nie rozumie, a ja już zrozumiałam. Tylko sama wtedy zaczynam mieć takie, że też bym chciała pomóc wytłumaczyć, na przykład, nie? Więc, więc no to, to nie jest takie, że ja jakoś tam z wyższością się wtedy czuję czy coś tego typu. Mhm, mm Rozumiem. A czy tak ogólnie, znowu spodziewam się odpowiedzi, ale czuwasz się za dobrego człowieka? sobie chyba już na to odpowiedziałaś. No już chyba mówiłam wcześniej nawet. Tak, tak, tak. Bo ja tym... tak jak mówisz, to nie chcę za bardzo sobie kasować się pytać, nie. żeby się na tym, co mówisz, i dodatkowo ja już kilka usunąłem, ale tego akurat nie. Ale dobra. Znaczy, no też to, nie jest tak, że to, stuprocentowo, to... bo na pewno wiesz, zdarza mi się nieumyślnie zrobić coś, co kogoś skrzywdzi i tak dalej, i ja potem miewam. W... Znaczy, no, no dobra, to też jest yy, na tej zasadzie, że jeżeli kogoś gdzieś tam skrzywdzę w jakiś sposób, no to potem mam wyrzuty sumienia, więc to chyba jest jednoznaczne z tym, że, że, że mimo wszystko jestem dobrym człowiekiem, bo nie cieszy mnie to, że zrobiłam komuś krzywdę, nie? Także, no, no w ogólnym rozrachunku uważam, że tak. Mhm, mm no nie wiesz, przyszło ci tak bardzo z YouTubem, jak mówisz, bardzo z montażem, tak jak mówiłem, taki montażysta, yy, czy, 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 ktokolwiek w robieniu filmów jest po prostu takim cichym bohaterem, to, to pytanie może się ciebie aż tak nie tyczyć, ale... Załóżmy, że jakoś magicznie ci wyszło z YouTube'em czy czymkolwiek, stałaś się bardzo popularna. I czy nie bałabyś się tej popularności w tym momencie, że tak na każdym kroku ktoś cię będzie zaczepiał? Bałabym się, dlatego bym nie chciała. <laughs> ja, ja jestem, ja jestem yy, bardzo mocno introwertyczna. Plus. Yy, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić takie rzeczy otwarcie, ale ja do końca liceum chodziłam do psychologa przez lęk społeczny. Dlatego yy, no, nie, nie czułabym się kompletnie. W sensie yy, ja umiem już obcować z ludźmi, bo, bo yy, kończąc liceum, skończyłam też terapię i jest ok. Ale yy, ja się bardzo źle czuję, jeżeli jestem w centrum tłumu, nie? Że, że, że oczy są gdzieś tam skupione na mnie. I ja wiesz, ja jak jestem gdzieś tam na imprezie, Pracach ze znajomymi, to ja raczej y, siedzę cicho i, i, i gdzieś tam sobie słucham. Ja ogólnie jestem bardziej typem słuchacza i, i, i wolę, y, wolę ja się skupić na kimś, nie, żeby ktoś się skupiał na mnie. Dlatego ja bardzo bym się źle czuła. Już jak. W tym momencie, by się ludzie mną interesowali, ta społeczność. Nie wiem, wiesz, tam ja na swoim kanale mam te 7 tysięcy, jakby te 7 tysięcy osób gdzieś tam jakkolwiek w interakcję próbowało ze mną wchodzić, to, to ja bym już się czuła, wiesz, słamszona, nie? A dopiero gdybym była jakoś super popularna i, i byłoby tych ludzi więcej, to, to już w ogóle, dlatego. Dlatego właśnie nigdy nie miałam w jakichś tam swoich marzeniach czy coś, żeby wiązać przyszłość z YouTube'em, bo raczej wolę z za kurtyny pracować na jakiś sukces niż, niż będąc twarzą. Rozumiem, ale szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że powiesz, że jesteś introwertyczką. <laughs> Jestem bardzo mocno. Ja. Mm... Ja, jeżeli się gdzieś tam z kimś spotykam, yy, to ja potem potrzebuję na przykład kilku dni, żeby, żeby sobie odpocząć. Yy, I mnie na przykład moja praca, pomimo że ja pracuję 12 godzin dziennie, to ja się nie czuję zmęczona tym, że ja pracowałam 12 godzin dziennie, tylko męczy mnie to, że na przykład, yy, bo ja teraz w większości siedzę jednak w biurze. Ale męczy mnie na przykład to, że ja musiałam z trzema klientami w ciągu dnia porozmawiać. Nie? I ja potem bardziej potrzebuję odpocząć niż po tym, że przepracowałam 12 godzin w ciągu dnia. To jest ciekawe, bo ja też uważam się za mocnego introwertyka i no, nie chodziłem do psychologa jak ty, ale też bałem się często jakiejkolwiek interakcji z ludźmi. Że składałem sobie plan w głowie, żeby coś powiedzieć, a później ktoś powiedział inny dialog, i ja już <laughs> kurwa errorami wyjechał do widzenia, nie wiem, co znaczy, zrobić, no, nie, yy, to, a... jakby. Ja, ja też odróżniam mocno, wiesz, ten introwertyzm od lęku społecznego, który właśnie miałam, mnie, bo, bo lęku społecznego uważam, że już nie mam, a nawet jeżeli, no to jest on po prostu gdzieś tam stłamszony już po po prostu terapii, ale no introwertyzm, no to, no to jak najbardziej siedzi we mnie od zawsze i nie wiem, no mnie to tam w zasadzie nie przeszkadza, moi znajomi już się chyba przyzwyczaili i ja też na przykład swego czasu zapadło mi w pamięć bardzo jak dostałam wiadomość od, od, od koleżanki że uwielbiam ze mną pisać, bo odpisuję albo raz na trzy dni, albo nie odpisuję wcale bo bardzo długo właśnie tak ze mną było teraz się staram odpisywać ludziom w miarę na bieżąco bo trochę dojrzałam do tego, że że po prostu Muszę bardziej dbać o, o kontakty z osobami, na których mi gdzieś tam zależy. Yy, dlatego już nie mam takiego, że hej, to ty powinieneś zrozumieć, że yy, ja jestem introwertykiem, więc ja potrzebuję czasu dla siebie. Tylko zaczęłam mieć bardziej takie wymagania do siebie, że okej, okay, ja jestem introwertykiem, ale ten drugi człowiek. Też potrzebuje tego kontaktu ze mną, nie, że, że zależy nam na sobie, więc postaraj się i ty o kontakt z tą osobą. Dlatego tutaj trochę dojrzałam, jeżeli o to chodzi. No ale ja, ja ogólnie od zawsze gdzieś tam wolałam sobie, wiesz, posiedzieć w domu z książką niż wyjść gdzieś na imprezę. Tak jak mówię, jak się gdzieś z kimś spotkam, to. To potem, na przykład, potrzebuję sobie posiedzieć za trzy dni w domu, nie wychodząc nigdzie z nikim. Jak gdzieś wyjdę czasem na imprezę, bo też mi się zdarzy, no to, no to potem potrzebuję jeszcze więcej czasu do regeneracji. A, a jak się zdarza, że na przykład przez kilka dni pod rząd się widuję za znajomymi, to ja po prostu czuję. Tyle intensywności w swoim życiu, że ja potem przez dwa tygodnie, wiesz, najlepiej, najchętniej to bym z domu nie wychodziła, bo po prostu potrzebuję naładować baterię. No, ciekawe, że powiedziałeś, że na przykład nie odpisywałaś ludziom, a ja na przykład mam tak, że też nie lubię w dużych grupach siedzieć chociażby. Czasami mam nawet ochotę, mówię, o kurde, ale bym sobie wyszedł na, na piwo z kimś tam, nie? To to, to rzeczywiście, czasami mam taką ochotę. Ale to jest tak przykład, wiesz, raz na trzy miesiące i nagle później nie muszę, no. albo nie, raz na rok dosłownie czasami było, że okej, okay, wystarczy jak wyjdę raz na rok, nie? Ale w internecie już tak nie mam aż tak, w sensie, okej, okay, teraz przez to, że do mnie dużo osób, to, to bardziej, ale na, mam tu na myśli coś takiego, że potrafiłbym z ludźmi niektórymi, jeżeli miałbym takie, powiedzmy, zarabiam bardzo dużo i mam wywalone i robię sobie co chcę, to, to mógłbym nawet z ludźmi gadać przez internet codziennie. I na przykład samo takie ugadywanie się na taki wywiad czy coś, to jest tak naprawdę rozmowa, tylko wymieniamy się podglądami. To samo na zebranie się na to już jest takie. Nie chcę się trochę tak z przywództw przychodzić na tą godzinę, ale już się gada bardzo dobrze, nie? I tak by. Mam wrażenie, przynajmniej u mnie jest tak, że nie chciałoby mi się kończyć za bardzo tej rozmowy. W sensie wiadomo, że nie będziemy gadać przez 12 godzin, ale jak, jak, jak zacząć jest trudno, tak już jak się gada, to jest okej. Okay. Znaczy wiesz co, to, to, to u mnie to były takie najprostsze rozmowy, wiesz, ze znajomymi ze szkoły na przykład, nie? Że ktoś coś do mnie pisał, ja to odczytywałam w powiadomieniach i miałam takie, ja nie mam siły teraz na to odpisywać, bo jak ja teraz na to odpiszę... To trzeba będzie wejść w całą dyskusję na ten temat, nie, że, że jakaś większa rozmowa się z tego yy, yy, tam będzie wykształcać. A ja nie mam siły teraz na to, żeby z kimś rozmawiać. To, to na takiej zasadzie było. I dlatego ja wolałam w ogóle nie odpisywać. I dopiero jak miałam siłę na to, żeby sobie z kimś dłużej porozmawiać, to wtedy odpisywałam na, na pierwszą wiadomość, jaką dostałam, nie? Bo tak to miałam takie, no dobra, odpiszę teraz na tą jedną wiadomość ale zaraz dostanę następną i na tą następną też nie będę miała ochoty odpisywać, więc wolniej odpisywać nawet na tę pierwszą, żeby już kolejnej nie dostać. Rozumiem, ale teraz mi uruchomiłaś e, po prostu wspomnienia i jednocześnie uznałem w tym momencie, jak mówiłeś, że w ogóle się nie rozwinąłem, jeżeli chodzi o człowieczeństwo, bo mówisz, że tam wolisz nie odpisywać i tak dalej i przypomniał mi się jeden gość z gimnazjum, gdzieś to było, o Boże, dawno temu, gdzie on z jakiegoś powodu chciał nawiązać ze mną kontakty, wiesz, to używało się gadu gado i pisał do mnie, i coś cześć spisał na przykład do mnie, i ja od razu dosłownie to, co czasami bym odpisywał sobie dzisiaj, pisał do niego, wypierdalaj, nie chciałem z nim nic wspólnego, I ja sobie uświadomiłem, jak bardzo ja się nie zmieniłem, i stoję w miejscu, i nie wiem, czy muszę chyba coś z tym zrobić, albo nie odpisywać w ogóle. Bo jak ja już to robiłem z 12 lat temu, to trochę problem. No to nie, to ja tak jak mówię, kiedyś tak miałam, że wolałam nie odpisywać właśnie, bo, bo, bo miałam takie, że nie mam siły na to, żeby teraz wchodzić w kimś, w rozumować czy to pisemną, czy to, wiesz, ustnie jakkolwiek. Ale właśnie zaczęłam z wiekiem mieć takie podejście trochę, że... Okej, okay, być może ja teraz nie mam siły, przez to, że jestem introwertykiem i, i po prostu potrzebuję sobie pobyć sama, ale być może ta osoba potrzebuje ode mnie coś, bo jest w tym momencie w gorszej y, sytuacji po prostu jakiejś i po prostu potrzebuje mnie w tym momencie. A, a ta osoba jest dla mnie ważna, więc chcę przy niej być kiedy, kiedy mnie potrzebuje, nie? I, I zaczęłam mieć trochę bardziej takie podejście, że zaczęłam bardziej patrzeć na innych niż na siebie w, w tej kwestii. No ale to, to bardziej mówię, wiesz, na zasadzie z jakimiś tam mimi, moimi znajomymi, czy z rodziną mnie, gdzieś tam z bliskimi, a a nie, że, że, nie wiem, na Discordzie, no bo na przykład, wiesz, ja z Discorda na przykład w ogóle nie korzystałam, dopóki nie zaczęliśmy z y, Animedią, w sensie gdzieś tam sporadycznie bardzo miałam tego Discorda i jak ktoś raz na pół roku mi powiedział, e, wbij na voice chat, to, to czasem się zdarzyło, że wbiłam. I, I tam coś pogadałam, ale tak to zaczęłam z Discorda korzystać dopiero jak mi Nekon powiedział, że <laughs> no, y, się ma dołączasz do Animedia, ale na Discordzie się będziemy zgadywać, no to wtedy, wtedy dopiero pobrałam tego Discorda, żeby nie siedzieć na przeglądarce cały czas, nie? Yy, no, ale i tak się na nim nie udzielam jakoś super dużo. Yy, także jak chodzi o takie rozmowy z obcymi ludźmi, to się to aż tak nie zmieniło. Ale, ale, jeżeli chodzi o takie bliższe jakieś znajomości, no to, no to na tej, no to tam, ta, na tej płaszczyźnie się zmieniło, nie? Okej, okay, czyli wychodzisz ze swojej strefy komfortu i stała się bardziej empatyczna. Tak, no. To ja nie wychodzę i cały czas <grym> jestem apatyczny, świetnie, no kurwa, jak ja wypadam na tle tych wszystkich ludzi, nie. dobra, ostatnie dwa pytania i <grym> zmieniamy monatki. Czy próbowałeś jakichkolwiek sił w dubbingu? Już nawet nie pytam do anime, poza filmikiem na Animedii. Nie. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. <laughs> Czy kogoś z polskiej anime sceny nie lubisz? Mm, nie wiem. Nie, aż w sensie jak nie wiesz, to chyba nie. Bo co ciekawe, nawet nie spodziewałem, I powiem tak spodziewałem się, że Nekon powie że tak, powiedział, że nie i spodziewałem się, że Mugi powie, że nie, a powiedział tak więc <grym> czyli już nie wiem czego się spodziewać po kim, Ale skoro nie nie, to nie w wiem. sensie ym, nie lubię ja, ja wiesz, ja nie znam też za dużo osób, żeby powiedzieć, że kogoś personalnie nie lubię, bo ym, no i też zależy jak jak mówimy o, o scenie anime YouTube'a? Od, od jakiego pułapu się ona zaczyna? Bo są, tak, są tam jakieś małe kanaliki, z, gdzie, gdzie nie lubię danych twórców. Ym, ale. No, nie wiem, w sensie, bo, bo na, na pierwszą myśl miałam takie z tych większych kanałów po prostu, pomyślałam o tych większych kanałach i jak chodzi o te większe kanały, no to, to totalnie nigdy mi nie przychodzi do głowy, gdzie mogłam powiedzieć, że kogoś nie lubię, ewentualnie, że nie podoba mi się, nie podobają mi się czyjeś filmy, no to prędzej, nie? Ale tak, żeby mówić bezpośrednio o jakiejś osobie z, z większych twórców, no to, no, no to nie mam takiej osoby, której bym nie lubiła. Tam z tych mniejszych twórców by się ktoś znalazł. No to dawaj, z mniejszych twórców, nigdy mówisz, że to muszą być duże osoby w sensie, prawda? W sensie, liczbowo. E co, że mam wymieniać po nazwach? No, zacznij, Eliasz. Znaczy, no ciebie nie lubiłam, za czym doszło do Anime. Ja nie wiem czy. To fajnie, że dołączyłaś, nauczyłaś, że ja No, jestem. Właśnie, nie no okay. właśnie nie wiedziałam. Właśnie nie wiedziałam. Właśnie to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak do mnie Nekon napisał? To yy, Nekon mi pisał, ja myślałam, że ja Ci mówiłam o tym w ogóle kiedyś, ale no nieważne, jeżeli nie, to, chyba tak, to teraz chyba powiem. Tak. Jak Nekon do mnie napisał, to ja myślałam, że to, yy, po pierwsze, że to Nekon zakłada, po drugie... Tam yy, pierwotnie to miało być, że dołączają same mniejsze kanały poniżej 5 tysięcy subskrypcji, i ja się wręcz śmiałam, że no to ja się nie nadaję przecież. Bo co z tego, że mam 6 tysięcy martwych subów, jak, jak jest ich ponad 6 tysięcy w dalszym ciągu, nie? Ym, no, a, a że, że to jakby ty to założyłeś, to się dowiedziałam dopiero gdzieś tam w trakcie rozmowy, jak ja się już zgodziłam na dołączenie. I, i, i ym, ja, ja chyba wspominałam, że, że jakbym wiedziała, że, że to jest Twój projekt, to bym pewnie się dwa razy zastanowiła, co najmniej, czy na pewno chcę dołączać, bo ym, przez oglądanie Twoich tutoriali o Naruto online yy, ze sobą nie przypadałam, ale yy, poznając cię poza YouTubem, no to zmieniłam zdanie. Ale jeżeli chodzi o osoby, których nie lubię, no to y, lubiłam kolegę amatorna i, i, i jego kompanów y, z podcastu, których nie pamiętam nazwy. W sensie amator, kapelusznik i dwóch, których nie pamiętam. Y, no to tych kolegów lubiłam po tym, jak wyzy z wyzywali mnie i Ksaszyj Jadkurew na y, podcaście. Y, no, to, to, to są osoby, których nie lubię. Okej, okay, to ja nawet nie wiedziałem, bo nie śledzę w ogóle. Nie daje atencji ludziom, którzy nie zasługują na tym moim zdaniem, w sensie, okej, okay, odpowiedziałem na jeden filmik, na drugi nagrałem i to jest tyle, więcej nie daję, jak ktoś jest po prostu idiotą, to nie ma sensu, moim zdaniem. <grym> A wiesz, ja nawet nie pomyślałem na pierwszy rzut, że, o, ma to dopiero jak powiedziałeś, że yy, ten, że, że z mniejszych twórców i tak dalej, to mówię, o, kurde, rzeczywiście, jest kolejny. na liście, ale... Ale jakby nie mam zamiaru nic z tym zrobić, bo to jest typowe tylko wybijanie ludzi, na który, którzy na to w ogóle nie zasługują, nie? Więc no tak, tak, tak. Dobra. Ech, jak nikogo więcej nie masz, co ciekawe, nie wiem, chyba będę musiał obejrzeć ten podcast, bo nie spodziewałem się czegoś takiego od ludzi, którzy uważają się za, kurwa, war war wardęgów polskiego a YouTube'a, żeby ci stali tak po ludziach, dlatego że, że coś, nie wiem dlaczego. Nie, no taka Ech, trochę nieprzyjemna to... sytuacja i potem mm, teoretycznie y, próbowaliśmy to wyjaśnić tam amator i... I jeszcze jeden kolega, który byli na, był na tym podcaście yy, zaprosili mnie na Wojszczat, żeby to wyjaśnić i powiedzieli, że no, ale przecież oni w sensie bo to tam jakiś jeden ziomek nas zaczął wyzywać od kurew yy, po tym filmiku z hantajami yy, no to yy, amator i ten jeden kolega powiedzieli, że no ale przecież oni zareagowali na to. Tymczasem reakcja tego, yy, tego, tego kapelusznika, yy, chyba kapelusznik, który tam z nami był na Wojzczacie, yy, kapelusznik rzucający o kurwa w śmiechu y, tymczasem amator no mówiący mocne słowa w śmiechu no to zajebiste y, niezgodzenie się z wyzywaniem nas od kurw panowie dzięki za taką obronę y, także no nie wiem, no nieprzyjemna sytuacja i, i, i po tym stwierdziłam, że y, czas na pierwsze, y, bo ja nigdy nikogo nie blokowałam na Discordzie, a po tej sytuacji stwierdziłam, że czas na danie pierwszych bloków na Discordzie. A ja to myślę, że to ból dupy też jest, wiesz, że, że y, chciał gościu dołączyć do Aniby a dziś by dla jaja lepiej, że dla serio, a potem powiedziałem, że nie, nie ma szans, bo po prostu nie miałby szans kiedykolwiek, a potem musieli się spiąć i wiesz... To będziemy teraz i znać wszystkich. Proszę bardzo. Znaczy Ale... ja nie e... wiem, z czego to wynikało, bo. Ja wiesz, ja to, co tam Amator na Animedia, to jedno, ale ja na na patrzyłam bardziej na zasadzie, że to jest kolega Karczmy, mimo wszystko, i gdzieś tam u Karczmy na Discordzie z nimi tak gadałam normalnie, pomimo tego, co on tam na Animedia robił i tak dalej, no to gdzieś tam i tak z amatorem miałam kontakt. Nie wiem, czy można to nazwać koleżeńskim, tak czy inaczej był taki neutralny. No i nie wiem, no nieprzyjemna sytuacja po prostu, że, że wiesz, że w sensie jak oni sobie gadają na Wojstracie, niech se gadają co chcą, nie obchodzi mnie to, nie? Ale w momencie, w którym jeden ziomek rzuca takimi tekstami na podcaście, a ty to publikujesz na swoim kanale, no to to wtedy już nie jest spoko. No tym bardziej, że hej, to nie jest tak nagrywane jak na live tylko po prostu mogli se... chyba nie było nagrywane na live i mogli sobie po prostu to wyciąć, nie? No. A postanowił to zostawić, bo haha, pewnie będzie śpiesznie. No to gratulacje podejście. No i, i wiesz, i potem właśnie ja ja, roz... ja nie wiem, czy dobrze, że my o tym mówimy na, na podcaście, czy to powinno już nie być wycięte, no ale nieważne. Ym, yy, potem właśnie ja, ja rozmawiałam z Amatornem i z Kapelusznikiem na Wzecie, żeby to wyjaśnić, no to usłyszałam, że. No, ale przecież oni, że tam słychać, że oni się z tym nie zgodzili. Ja mówię, że ja tego nie słyszę, że oni się z tym nie zgodzili. I to, I to było na zasadzie, że tak słyszałam rzucone przez kapelusznika o kurwa i słyszałam rzucone przez amatorna, co on tam powiedział, że mocne słowa czy coś takiego, ale to nie było rzucone na zasadzie nie powinieneś tak mówić, tylko było to rzucone na zasadzie. Wow, haha, śmieszne, nie spodziewałem się, że rzucisz takie mocne słowa na podcaście. Okej, okay, to ja ci powiem tak, odpaliłem y, kadał, do no, i nie chcę, żeby taki syf mi się wyświetlał, aczkolwiek widzę po samej mnie i jestem w stanie założyć się o 1000 zł, że wiem, kto to mówił po samej mnie Turce. Prawdopodobnie był kolewiakiem. Tak. <grym> tak. Okej. Okay. Bo po prostu to jest pod człowiek, to jest pod człowiek. Nawet... Ja się uważam za bardzo chujowego człowieka, nie, ale to jest po prostu dno dna, on puka od dna po prostu szukałem eee ja potrzebuję atencji, to jest dno dna ten człowiek, więc nie wiem, jest... ja nie znam człowieka, nie chcę się wypowiadać, po prostu y, dla mnie było to nieprzyjemne, że to poszło publicznie, nie, bo ja tak jak mówię oni prywatnie niech sobie mówią co chcą, nie obchodzi mnie jakie mają zdanie na mój temat, ale w momencie w którym to leci na publiczne na podcast, no to to już jest moim zdaniem słabe po prostu żeby nie powiedzieć, że bardzo chujowe. No ale dobra. O, już pytać nie mam, miałem kilka gierek przygotować, aczkolwiek moja motywacja i, i, i pomysłowość skończyła się Domyślam na jednym, się. czyli czyli, że masz na, w jedną minutę mieć jak najwięcej anime. Czy jesteś gotowa, bo odpalam. Nie, stopę. ja już jestem zmęczona, ale ja idziemy spać. Okej, okay, czyli będzie na końcu być x0. Okej! Okay. Ja myślę, że mogłabyś powalczyć o topkę, no ale dobra. No, może, ale ym, niech chociaż raz Nekon nie będzie ostatni w jakimś teleturnieju. O, o no i dobra. I mamy tytuł i super. Ja, ten ogólnie po, po takiej gadce z z bułką, ja miałem zrobić to typowo, jak u siebie bym zapewne zrobił, czyli wywiad dwukropek wy, ksołka i to tyle by było. Ale wymyśli, no. on powiedział, że trzeba bejtowe i tak dalej, więc już mam beitowy jakiś ten tytuł do ciebie. Użartowałam, kocham Miję, wyślij mi zdjęcie, proszę. Dobra, to ja muszę coś wymyślić tego. Yy, sołka upokarza Nekona. Tak. Dobra, gotowe. No co, no to się chyba żegnamy. Nie będziemy tutaj przedłużać bez sensu. No cóż, no nie witaliśmy się, ale chociaż się pożegnamy, no. No, to, to cześć widzowie. Żegnam.